Serdecznie witam i zapraszam na drugą część z cyklu A jak było za dni Noego. Druga część to historia biblijna, prawdziwe legendy. I drodzy bracia, siostry, przyjaciele, wielu z was pytało się, kiedy będzie druga część. Ta druga część już została nagrana w ubiegłym roku na naszej grupie domowej, ale niestety używałem dwie kamery. I obydwie miały techniczne problemy i nie nagrało się to dobrze. Nie nagrało się w całości. Miałem w planie zrobić jeszcze raz to rozważanie. Niemniej jednak udało mi się tak posklejać prawie całość. Także obejrzymy to w takim stopniu, w jakim udało mi się zrobić. Serdecznie zapraszam. I końcówka, po prostu dokończę tutaj tak studyjnie, tak? Żeby było to nauczanie całe. Ale chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ w trakcie tego rozważania w przerwie miałem kilka pytań różnych takich i później też miałem takie różne pytania. Między innymi dlaczego takie rozważanie? My, biblijnie wierzący chrześcijanie, czy powinniśmy mniej więcej tak w takie trochę ekstremalne rzeczy schodzić w bok, można by było nawet powiedzieć. Dla niektórych tak się przynajmniej wydaje. Dlaczego takie nauczanie? Dlaczego takie nauczanie o kosmologii biblijnej? Dlaczego takie nauczanie jak to? A to nie jest jeszcze koniec, bo jeszcze kilka odcinków zrobię. Dlaczego? Moi drodzy, głównym powodem, dlaczego tak jest, wierzę, że jest to tak, że wchodzimy w czasy ostateczne, w dni ostateczne. To widać dookoła nas. Jeżeli jesteś osobą studiującą, czytającą Pismo Święte, to wiesz, jakie są Boże standardy. Boże standardy dla naszego życia, dla społeczeństwa i tak dalej, tak? Więc widzimy, co dzieje się dookoła nas, prawda? Więc to są znaki czasów, o których mówił Jezus. I teraz posłuchajcie. Te nauczanie jest mniej więcej dlatego zrobione, nie po to, żeby może kogoś oczernić, obalić, podważyć, a może trochę, ale głównie dlatego, żebyśmy my, biblijni chrześcijanie, położyli absolutną, całkowitą ufność w Bożym Słowie. Abyśmy nie pokładali ufności w tym świecie, w naukach tego świata, w tym, co ten świat reprezentuje. Moi drodzy, dlatego, a zwłaszcza w mediach, dlatego, że w tej chwili po prostu nie tyle podawana jest prawda, co cudze opinie lub po prostu pewne agendy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, Słowo Boże nie jest brane pod uwagę w żadnej kwestii, a wprost przeciwnie, ale jest usuwane, jest wyśmiewane, jest po prostu głupstwem. Nie tylko głupstwem, jest niebezpieczne dla tego świata, ponieważ przedstawia absolutnie inny światopogląd, inny w ogóle punkt widzenia, inne standardy, inne normy. Okay? Dlatego zrobiłem takie nauczanie. Ja głównie zrobiłem je, ponieważ sam chciałem wiedzieć, dlaczego jest tak, a nie inaczej, gdzie jest prawda. I zrobiłem je też dlatego, aby moje własne dzieci, moi synowie, też mieli kontrast w swoim życiu. Czy ufać temu światu, temu, co do końca uczą mi w telewizji? Posłuchajcie, nie jestem przeciwny ani technologii, wspaniała sprawa, ani temu, co osiąga nauka. Absolutnie nie. Ale są rzeczy, którym jestem przeciwny. Tym rzeczom, które są nieboże, tym rzeczom, które są, w których, czy tym ludziom może, w których nauki, które wykorzystują i technologię, i osiągnięcia nauki do swoich celów. Okay? Jeszcze więcej, do których szatan wykorzystuje poprzez wykorzystywanie tych ludzi do swoich celów. Okay? Temu jestem przeciwny. Także zapraszam na część drugą rozważania A jak było za dni Noego? Historie biblijne, prawdziwe legendy. Jest to tylko częściowa, bo ponieważ jeszcze będzie dodatek, jeden, dwa może, czyli piąty, szósty i może jeszcze coś. Także w tym właśnie kontekście, w tym konkretnym temacie. I jeszcze inne tematy, tak? Także zapraszam na tyle, ile się nagrało. Resztę zakończę tu jeszcze raz, za chwilę, jak obejrzymy całość, zamknę ten temat, czy ten odcinek z tego miejsca. Dziękuję, zapraszam. Czyli cały fundament tego rozważania, tych wszystkich części jest taki ten tytuł, jak Pan Jezus mówił, że jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I on mówił o czasach ostatecznych. Ja mówiłem wcześniej, że uważam, że jesteśmy już w tych czasach.
No i chcę to wykazać i też mówiłem, że chcę wykazać, że Biblia jest zgodna z rzeczywistością, to co jest w niej napisane, bo różni ludzie różne mają zrozumienie. Teraz będzie część druga, historia biblijna, prawdziwe legendy. Żeby chciał przejść, pokazać w Biblii pewne rzeczy, ale ponieważ wiecie co, ten temat, on jest bardzo szeroki, nie? Bo to po prostu to jest bardzo szeroki temat. I trochę mi zeszło z przygotowaniem tego drugiego odcinka, bo nie wiedziałem za bardzo, z którego momentu zacząć. Ten temat, ja go powiedzmy przerabiam, jeszcze o tym powiem, od lat. To nie jest od wczoraj, czy nawet od roku. To są rzeczy, które już 20 lat temu, czy ileś czytałem, ale będę teraz już po kolei, powiedzmy, szedł. Tych slajdów, te slajdy to są moje po prostu... To jest taka ściągawka, moje notatki, dlatego jest mi łatwiej według nich i wy też wiecie, o co bardziej chodzi. Czyli tak powiedział Pan Jezus, że jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I wiecie co? Ten werset jeszcze zostawię, bo, ponieważ tak powiedziałem, że to, żeby całą tą drugą część zrobić, to by było normalnie 4-5 godzin. To zrobię tam, ja to później powiem, jeszcze zrobię takie dodatki, czyli będzie rozbite to. I ten werset rozłożymy też później, co Pan Jezus mówi w innym razem. Chcę, sorry, zagapiłem się, bo chciałem dać od tej pory, bo tutaj jest licznik, idzie czas, teraz od zera zaczął, to przynajmniej będę wiedział mniej więcej, w którym momencie przerwę zrobić. Tak za godzinę. Bo za wtorek, bo za dwie. Anyway, co tam jest? Jest ten slajd teraz. Okej. Wiecie, kiedyś takie miałem powiedzenie, że wiemy, że historie piszą zwycięzcy przeważnie. I tu też mam w tych slajdach to gdzieś, nie teraz tego nie pokażę, kiedy indziej, jak po prostu historia jest zacierana, niszczona, była przez całe wieki i jest dzisiaj. Także to też jest pewien nurt, czy pewna jakaś taka, nawet nie wiem, jakie słowo tutaj użyć. Coś, co po prostu się dzieje. A my mamy Biblię. I też jest po prostu teraz, żyjemy w czasie, to też później powiem, w czasie, w którym jest w pewnym sensie walka o interpretację. Jak interpretować pewne rzeczy, nie? A my musimy mieć narrację, kontekst biblijny w postrzeganiu rzeczywistości, w postrzeganiu naszej wiary, bo musimy, po prostu wiemy, że Słowo Boże mówi prawdę i po prostu musimy być ugruntowani w Nim. I w tym pierwszym oryginalnym wprowadzeniu mówiłem, że będziemy mówić trochę o hybrydach, o technologii. Tą technologię rozłożę na kolejną część, ponieważ to jednak by było za dużo tego wszystkiego. To nauczanie będzie częścią pewnych puzli. Ja chcę was po prostu przygotować na to, że ono jest generalnie dość trudne. Nie jest trudne, jak się już wie, o co chodzi, ale jest trudne dlatego, że temat jest bardzo złożony i temat jest jak tęcza przykładowo. Tak? Czyli po prostu temat wchodzi jeden w temat. Jeden zależy od drugiego. Trzeba znać historię, czy mieć podłoże jakieś, żeby zrozumieć pewne kolejne rzeczy. I niektóre rzeczy nie mają takiego jakby, nie mają mocy w przesłaniu, jeśli nie mamy podłoża, nie znajemy innych rzeczy. Dlatego po prostu było mi trudno jakoś z którego momentu ruszyć z tym, bo żaden nie był dobry. Postanowiłem, że zacznę od samego początku Pisma Świętego, od pierwszego momentu, od pierwszego wersetu, ale tak powiedziałem, żeby było to za długie, to zostawię to na kolejne nauczanie i dzisiaj zacznę z innego miejsca. I tak jak w tej Księdze Daniela też jest napisane, że w czasach ostatecznych poznanie wzrośnie. Ja uważam, że to dzisiaj są absolutnie niesamowite czasy, w których naprawdę poznanie wzrosło, wzrasta bardzo szybko i jest dostępne, co nie? Czyli wiecie, dla nas, jeżeli operujemy językiem angielskim, to mamy niesamowity dostęp, naprawdę ludzie w języku polskim, ponieważ ja dużo rzeczy, wszystko biorę z języka angielskiego, szukam w języku angielskim, ale od czasu do czasu wchodziłem, żeby zacząć coś po polsku i nie ma tam połowy tych rzeczy nawet, jeśli nawet w niektórych przypadkach nie ma nic na dane tematy, albo bardzo mizerne informacje są, nie? Czyli język angielski jest niesamowity i dzięki Bogu za to, że w ten sposób też można teraz to robić. Ale naprawdę poznanie wzrosło, jest wielu, wielu ludzi, którzy na YouTube dają swoje różne rzeczy, czy można artykuły, czy książki piszą i tak dalej. Teraz tak, czasami studiujemy Słowo Boże, wkuwając jeden werset i tak dalej, tak? Ale czasami trzeba się przyjrzeć rzeczom jakby z szerokiego kąta, z góry, tak? Żeby mieć pełny obraz. I nieraz z bliska niektóre rzeczy nie widać, nieraz niektóre rzeczy widać dopiero z daleka. I dlatego ta część teraz też będzie takim spojrzeniem z daleka. Na szeroki obszar będzie trochę rozłożone, co nie? Nie wszystko, tak powiedziałem, jeszcze raz powiem, w tej jednej części, bo to by było za dużo. I tak jak te kropeczki. Pamiętasz taką grę z Polski? Te łączenie kropeczek w gazetach nieraz były na końcu, pamiętasz? Tam sobie człowiek łączył. To jest to samo. Jest wiele tematów, które my znamy, które wiemy, może bardziej lub mniej, to są te kropeczki.
ale one nie robią nam sensu nieraz, czy nie łączymy ich z innymi tematami. I teraz ja chcę pokazać wam, chcę to wszystko jakby połączyć, że to po prostu tworzy jeden obraz i że jak Biblia jest faktyczna, jak to wszystko działa na nasze czasy, jak przechodzi. Jeszcze jest taka ciekawostka, nie wiem, czy słyszeliście o The Backwards Brain Bicycle? Okej, więc Backwards Brain Bicycle jest taki rower, w którym kiedy się skręca kierownicą, w lewo, to on jedzie w prawo, wiecie? Kiedy się skręca w prawo, to on jedzie w lewo. I taki człowiek tutaj, ten człowiek zrobił ten rower i uczył się nim jeździć chyba 9 miesięcy. 9 miesięcy. Rowerem jeździł normalnie. Wziął ten rower, zrobili mu tam jacyś spawacze, gdzieś jajca, że tak powiem, nie? Byli masz. Wiecie, przyspawali trybek jakiś i jak skręcisz w tą, to koło w tą. I się okazało, bo on to jest takim człowiekiem, który trochę rzeczy studiuje, że wziął to jako studium naszego mózgu, nie? I dlaczego, o czym mówię? Dlatego, że tak jak poprzednie nauczanie było absolutnie 100% biblijne na temat kosmologii biblijnej, ale jest nam ciężko pewne rzeczy zaakceptować, ponieważ już jest tak wbite to w naszej głowie od małego i w ogóle i wszędzie, że jest absolutnie ciężko przyjąć. I tak samo niektóre inne rzeczy, po prostu tak samo jak z tym rowerem. On powiedział, że masa mechanizmów działa, masę rzeczy robimy mechanicznie, już wiecie, podświadomie nawet, balans to tamto, że możemy niektóre rzeczy wiedzieć, ale możemy ich nie rozumieć, tak czy tak. I że w ogóle Słowo Boże mówi, że my mamy przemieniać nasze myślenie, że mamy się przemieniać na obraz Jezusa, nie według tego świata i tak dalej, i tak dalej. Ale my generalnie jesteśmy przesyceni, napełnieni tym światem. Nie? Czyli nauką tego świata, filozofią tego świata, w ogóle wszystkim, co ten świat przynosi, co niekoniecznie w rzeczywistości jest prawdą nawet. I teraz tak, jeszcze krótka referencja. Używam przede wszystkim dwa programy. Tu są linki, Biblia internetowa. To jest przeważnie ona, jak widzicie, wyświetla mi trzy tłumaczenia. Biblia Gdańska, Tysiąclecia i Warszawska plus dwa razy po hebrajsku. I jeszcze inny program Bible Hub. Po to mówię to, jakby ktoś chciał sobie sprawdzić, czy byście chcieli. Będę podawał dużo referencji. Kiedyś się Piotr mnie zapytał, skąd to biorę, jak to tam gdzieś tam zaglądam. Będę podawał praktycznie wszystko, skąd biorę i ludzi i tak dalej, że jakbyście chcieli, to możecie się czasami podłączyć. Nie wszyscy tu są, bo jeszcze ich więcej mam, ale niektórzy są na przykład, niektórzy są fantastycznie. Fantastycznie nauczają Biblię, ciągną prosto z hebrajskiego, z greki. I naprawdę zupełnie nowe rzeczy można się dowiedzieć. I tak jak powiedziałem, to jest mimo wszystko to rozważanie, to jest biblijna grupa domowa, chociaż nie wszystko będzie z Biblii i dlatego to jest duchowe spotkanie i do tych duchowych rzeczy musimy przyłożyć duchową miarę. Nie? Co niektóre rzeczy tak są głupstwem, tak jak Słowo Boże mówi, dla tych, którzy giną z nim. Więc teraz jest druga część, historia biblijna, prawdziwe legendy. I zaczniemy od momentu dni Jereda, ok? Dni Jereda to jest czas, w którym się mówi, że aniołowie, to jest szósty rozdział, mniej więcej zaczyna się, jeśli chodzi o chronologię, bo Jered to znaczy, że ci, którzy stąpili, czy stąpili, to jest jego imię tak oznacza, nie? To jest szósty rozdział Księgi Pierwszej Mojżeszowej, w momencie, w którym jest mowa o tym, że stąpili aniołowie na ziemię. Dr Michael Heiser jest głównym takim, jednym z kilku takich ludzi, których słucham, którzy nauczają z hebrajskiego prosto. Jest super nauczycielem, ma taką książkę Unseen Realm, co nie, czyli niewidzialna rzeczywistość, niewidzialne królestwo. I między innymi z jego też taką pomocą, z jego takimi różnymi wskazówkami, to zrobię drugą część tego. Nie? Dr Michael Heiser się nazywa. Też ma książkę Reversing Hermon. To jest coś, o czym Kościół też nie naucza z języka hebrajskiego, czy z Biblii Starego Testamentu, że jedną z misji Jezusa, co widać w Starym Testamencie i w Nowym, było to, żeby odwrócić to, co aniołowie, po prostu te zbuntowani, rozpoczęli. A Hermon dlatego, że po prostu oni stąpili na górę Hermon, nie? Okej, okay. Czyli zaczniemy od tego momentu. Beneiha Elohim, to byli ci synowie Boży, którzy stąpili. O nich mówiłem już wcześniej, więc nie będziemy za dużo wnikać w te sprawy. Jest napisane w drugim wersecie szóstego rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Okej? Okay. I teraz jeszcze taka jedna rzecz. Ona się trochę wiąże z poprzednim wersetem. Słowo Boże mówi w liście Judy. Juda mówi o tych aniołach. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie,
trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. To jest czas Nowego Testamentu, jest taki werset, który mówi własne mieszkanie, to jest słowo okiterion, coś takiego, występuje dwa razy tylko, jeśli chodzi o to mieszkanie, występuje tylko dwa razy w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł mówi takie coś, co my generalnie zawsze braliśmy do naszego ciała, nie? Że wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przeoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Te domostwo to jest to same słowo okuterion, które opuścili mieszkanie. Czyli apostoł Paweł mówi, że to, skąd aniołowie zstąpili, to nas czeka w przyszłości. Więc chodzi tu o to. W poprzednim rozważaniu, jakby powiedzmy, chyba mi się wydaje, że na 100% zamknąłem kwestię tego, że nikt z kosmosu nie przyleciał, żadne ufolutki w kontekście z innych galaktyk, z innych planet. I tu Słowo Boże mówi, że ci aniołowie też nie przylecieli, nie są, wiecie, jak coś extraterrestrial, ET. Tak? Widzicie to, czy nie? Tak, tak mówi Słowo Boże. Czyli wiemy, to jest bardzo ważne, bo to się będzie przejawiać przez wszystko później. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj chyba rozumiem, że walka o interpretację jest. I to w całości tego nauczania jest bardzo ważne. We wszystkich, po kolejnych odcinkach, we wszystkim, przez co będziemy przechodzić, jest bardzo ważne to i inne rzeczy. Między innymi właśnie to o tych aniołach, którzy stąpili z nieba od Boga, a nie przylecieli gdzieś nie wiadomo skąd. I teraz tak, ci aniołowie, jest napisane, że obcowali z córkami ludzkimi i z tego wzięły się olbrzymy. Na ziemi byli olbrzymi, które im one rodziły. Są to mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Czyli pierwsze potomstwo aniołów i ludzi. Aniołów mówię bardzo ogólnie o tym. To była jakaś klasa, to była szczególna klasa aniołów. Oni powiem w drugiej części bardziej. To była możliwe, że najwyższa klasa aniołów. Powiedzmy, Księga Henocha opisuje ich jako czuwający, co nie, o nich mówi. Mogły to być cherubiny, nie wiem dokładnie, ale o tym później. Więc pierwsze potomstwo były to te ogromne jakieś potwory, które Słowo Boże mówi tutaj, że to były Nephilim, to gdzie jest napisane, że olbrzymi, to jest Nephilim. I nie wiadomo jak genetyka aniołów, czy geny i tak dalej, dlaczego może tacy rośli wielcy, obojętnie. Wiemy z Księgi Henocha, że mogli mieć nawet 150 metrów wysokości. Takiego wzrostu mogli być. Także każde późniejsze pokolenie było coraz mniejsze, mniejsze. Ja będę używał później słowa hybrydy, dlatego że tam, gdzie jest wszędzie napisane olbrzymy, to oni mogli mieć po 2-3 metry nawet, nie? Czekaj, Goliat, co nie? Czy coś. To oni mówią o tych olbrzymy, ale ja będę ich referował jako hybrydy. Dlatego że to było połączenie ludzi już z aniołami, czy później zobaczymy inne rzeczy. I teraz tak, o Qumran też już mówiłem. Tam, gdzie odkryto nad Morzem Martwym rękopisy około 900 zwojów i bardzo różne ciekawe rzeczy tam odkryto. Całe Pismo Święte bez księgi, poza księgą Estery, niektórych ksiąg Pisma Świętego, ileś sztuk tam nawet, czyli można, już to mówiłem wcześniej, nie? Że absolutnie księga Izajasza, którą mamy w naszych Bibliach, jest absolutnie słowo w słowo taka, jaka była tam, czyli jest na przykład pewna, nie? Bo jest księga Izajasza na przykład i inne są pełne. I między innymi odkryto tam księgę Henocha też, już o niej też mówiliśmy, więc za długo nie będę się przy niej zostawiał, ale czego nie mówiłem wcześniej prawdopodobnie, to teraz wejdę trochę w szczegóły, bo jest to ważne. W księdze Henocha jest napisane coś takiego, jeszcze raz, księgę Henocha nie bierzemy doktryny, nie mówimy tu o doktrynach, tylko traktujemy jako historyczną, bo to jest sprzed Jezusa księga na pewno, wiele, wiele set lat, możliwe. Niektórzy mówią, wiecie, dużo komentarzy miałem po tych różnych e-maili, że jest to oryginalne i tak dalej, bo my mamy tylko tłumaczenia, nie? Te, które są w tej chwili, znaczy tam są części tylko, całej nie ma, nie? O to chodzi. Anyway. Więc napisane jest, że tak. Było ich wszystkich 200, stąpili na Ardis, to jest szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. Wzięli sobie żony, każdy po jednej, zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. I teraz tak, tu trochę zacząłem chyba podkreślać. Nauczali je czarów i zaklęć. I pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa. Zaszły one w ciąże i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła 3000 łokci, to jest 150 metrów. Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać. Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożerać. I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom
gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew. I dalej jest napisane, że Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze. Ja to podkreśliłem, widać trochę, czy nie? Że chodzi mi o to, że aniołowie zaczęli nauczać. Nie? Posłuchajcie, że nauka aniołów zaczęła, jest tu wspomniane, że to aniołowie, czyli pochodzenie jest anielskie pewnych nauk. Nauczał wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki, czyli sprzęt wojenny, wojskowy. Pokazał im inne metale i sposób ich obróbki. Słuchajcie, to już jest metalurgia, okej? Okay? Jak już pokazuje, jak się obrabia metale, co nie? Bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu, upiększania powiek. Bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Amezarak wyuczył, czyli znowu coś tam nauczał, zaklinaczy i nacinaczy korzeni. Armaros nauczył odklinania. Barakiel wychował astrologów. Kakabiel złowieszczów. Tamiel wyuczył astrologów. Asradel nauczył dróg księżyca. Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Dalej czytamy. Pan powiedział do Gabriela, wystąp przeciwko bękartom, to są tych potomkom tych, powiedzmy, aniołów, i rozpustnikom, i przeciwko synom nierządu, i zgładź synów nierządu i synów czuwających spośród ludzi. Pobudź ich, poślij ich jednego przeciw drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana, będą oni wszyscy, ci ich ojcowie, prosić, bo spodziewają się życia wiecznego, ale każdy z nich będzie żył 500 lat. Czyli generalnie Bóg daje karę dla, w tym momencie jest mowa o tych pierwszych potomkach aniołów, że powiedział, że będą żyć 500 lat tylko. Ci aniołowie, tam wszędzie jest więcej napisane trochę, mieli nadzieję, że oni będą żyć wiecznie, ci ich potomkowie. Bóg im daje 500 lat życia. I jak się mają wygubić, ludzie nie są w stanie im nic zrobić, więc oni się między sobą sami mają wybić, według tego, co możemy w tej księdze przeczytać. Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, jest tu mowa o tych aniołach, zwiąż ich na 70 pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu. To jest prawdopodobnie ta góra Hermon, tam dzisiaj jest wojsko i w ogóle tam nikt nie wie, tam zawsze było wojsko. Nie? Co tam się dzieje, nie można tam w ogóle wejść na tą górę. Anyway, ciekawe miejsce, można sobie pogooglować na temat tej góry. Odtąd nie wstąpicie do nieba przez całą wieczność. Postanowiono, że macie być związani na ziemi po wszystkie dni wieczności. Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza. Okej? Okay? Teraz giganci, którzy zrodzili się z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi. Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą duchy złe. Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia. Tutaj mamy jakby opisane, skąd się demony biorą, nie? Czyli demony, bo te dusze tych powiedzmy potomków aniołów, tych hybrydów już powiedzmy w tej chwili, czy duchy nawet, nie dusze, duchy tych hybrydów nie wstąpiły do nieba, zostają na ziemi. To jest coś innego niż aniołowie. Czasami ktoś mówi, wiecie, demon, czy anioł, czy coś. To są dwie absolutnie różne rzeczy. Od razu to może trochę wyprzedzę. Są, później się zobaczymy więcej rzeczy. Przenajróżniejsze dziwactwa były i te dziwactwa, jeśli się też kwalifikują pod to, jeśli było anielskie potomstwo, któreś tam kolejne, to te demony mogą być przenajróżniejsze. Od zupełnie inteligentnych jakichś istot, które powiedzmy były, mieli rodziców ludzi i aniołów, nie? Do mieszanek aniołów i zwierząt i przenajróżniejszych dziwnych dziadostw. Dlatego te różne demony mogą mieć różne dewiacje. Później wiecie, o co chodzi? To jest cały jakiś taki po prostu mes jeden, czyli bałagan jeden wielki, jeśli chodzi o te sprawy. Stąd może być tak, może być to wszystko takie dziwne nieraz, do zorientowania się, dlaczego te demony i całe działanie, jak działa, ich pożądliwości, jaki wpływ mają i tak dalej. Anyway, w tym Qumran odkryto też fragmenty innej księgi. W ogóle ja kiedyś nie słyszałem w ogóle ani nawet o księdze Henocha jako takiej, ani o księdze tej właśnie. I tutaj
bardzo mało w ogóle się mówi, ale też jest ciekawa, dlatego że jest dalej w kontekście. Niektórzy nawet uważali, że mogła być częścią Księgi Henocha. Nie jest. Jest trochę fragmentów i jeszcze to, co jest, jeszcze przeczytamy dalej jako, powiedzmy, historyczny materiał, nie? Sprzed czasów Jezusa, na pewno ileś tam set lat. Czyli jest to Księga Olbrzymów, Book of Giants. Znaleziono dwie takie księgi, nie całe, są bardzo zniszczone, więc odczytać się dało tylko fragmenty tych ksiąg. Obydwie są w języku aramejskim zapisane, a tutaj to, co napisałem, to tak można je odnaleźć. Grota pierwsza, Qumran, 23 zwój, grota druga i tak dalej, czyli to lokacja, co nie? I tak dalej, to ich kod jakiś, powiedzmy, między nimi. I istnieje tylko kilka fragmentów Księgi Olbrzymów, jej kontekst poszerza narrację, opis tego, o czym czytamy w Księdze Henocha, czyli o upadku aniołów i o hybrydowym potomstwie i nadchodzącym potopie jako tego rezultat. Ponieważ manuskrypt jest zniszczony i pofragmentowany, całkowity kontekst księgi oraz kolejność fragmentów nie jest pewna. Niemniej jednak z tych, które są, możemy dowiedzieć się wiele. Księga Gigantów ukazała się w nie mniej niż 6 lub 7 językach z oryginalnego syryjskiego. Powstały wersje greckie i środkowo-perskie. I teraz... W tej księdze Księga Olbrzymów opisuje w szczegółach to, jak upadli aniołowie celowo skorumpowali genetykę wszystkich żyjących istot. Okay? I tutaj trochę fragmentów z tej księgi. A poniżej jest link, skąd to wziąłem. Tych różnych, powiedzmy, fragmentów różnych ludzie mają dużo. W języku polskim w ogóle tej księgi nigdzie nie znalazłem, ja sobie gdzieś tam nawet wypenitowałem, ale ten tutaj jest troszeczkę lepszy taki, bo to, co w nawiasach, to jest domyślne, co nie? Czyli ci upadli aniołowie znali tajemnicę wszystkich rzeczy. W tym czasie grzech był wielki na ziemi. Zbuntowani aniołowie zabili wielu ludzi i spłodzili giganty ze śmiertelnymi kobietami. Zbuntowani dawni aniołowie deprawowali wszystko, co wytworzyła ziemia. Wielkie ryby, ptaki niebieskie, wszystkie owoce ziemi, wszelkiego rodzaju zboża, owoce z drzew, nawet z bydłem i gadami popełniali grzech i wszystkim, co pełzające po ziemi. Oni doglądali, obserwowali wszystkie ziemskie rzeczy, postępowali brutalnie z całym stworzeniem oraz z ludźmi. Tych 200 aniołów pochwyciło 200 osłów, 200, ja tu dałem znaki zapytania, bo w języku angielskim były osły i donkeys, nie? To samo. Ale anyway, 200 owiec i 200 baranów z trzody chlewnej, 200 kóz, 200 zwierząt z pola, z każdej rasy i z każdego ptactwa, do eksperymentów z ludźmi, wszelkiego rodzaju ukrzyżowania ras. W rezultacie wszystkich perwersji stworzone zostały potwory. Stało się to poprzez mieszanie nasienia zwierząt z kobietami. Powstały też potwory i giganty. Tymczasem ziemia coraz bardziej się korumpowała, a giganci stawali się potężniejsi. Cały czas powodując wielką korupcję na ziemi. Upadłe skażały całe stworzenie, spłodziły giganty i potworne istoty i zepsuły całą ziemię, która była skażona krwią z rąk olbrzymów. Ale to im nie wystarczało i cały czas szukały stworzeń, aby je pożerać. Zniszczenia wielu, znacznie więcej. Potwory zaatakowały wszystkie stworzenia. Brzmi jak Ring of the Lord, czy tam Narnia, powiedzmy. Padło tam takie słowo, że krzyżowanie ras, miscegenation. Tekst wyraźnie wskazuje, że nie jest tu mowa o naturalnym rozmnażaniu się gatunków, ale o tworzeniu kolejnych nowych ras oraz istot z domieszką anielskich genów. I to w dzisiejszych czasach się nazywa cross species genetics, czyli genetyka gatunków trzecich. Takie coś się obecnie już teraz dzieje też, tak? Czyli to też jeszcze gdzieś tam kiedyś powiemy, nie? Jeszcze parę tych fragmentów. Z tej Księgi Olbrzymów. Jest ważne, abyśmy zauważyli, że aniołowie nie tylko zrodzili gigantów, ale także potwory. Czytamy, że tekst wyraźnie rozróżnia olbrzymy od potworów. Biblia potwierdza, kiedy aniołowie współżyli z kobietami, z ludzkimi kobietami, zrodziły się ogromne anielsko-ludzkie hybrydowe istoty. Z Księgi Olbrzymów dowiadujemy się o tym, że aniołowie współżyli ze zwierzętami, ale te zrodziły ogromne, anielsko-zwierzęce, hybrydowe istoty, różniące się wyglądem w zależności od gatunku. Te potwory mogły być zdolne do postrzegania, być świadome i z możliwością myślenia jak my, przynajmniej w niektórych przypadkach. Jest fragment kolejny. Skutkiem tego mieli sny, że oni, bo to nie są wszystkie fragmenty, mieli sny ci potworzy, te potwory, nie potwory, tylko ci giganci, że czeka ich zagłada.
Mieli już po prostu przeczuwali. Tam nawet tutaj chyba nie ma tych wersetów, ale jest nawet opisane, że jeden z nich miał możliwości latać. Nie wiadomo, czy już w tym momencie technologia była, czy miał jakieś inne możliwości. Ale jeszcze o tym później powiem. Skutkiem tego dwóch z nich miało sny i sen ich oczu odszedł od nich. I powstali i przyszli do, powiedzieli swoje sny i powiedzieli w zebraniu swoich towarzyszy potworów. Czyli tak, tu jest pofragmentowane, ale ten tekst zakłada, że przynajmniej niektóre potwory miały świadomość i były zdolne do słuchania i zrozumienia słów swoich towarzyszy olbrzymów i prawdopodobnie rozmawiały w tym samym języku. I chociaż potwory były przyrodnimi braćmi olbrzymów, mając tych samych ojców, wygląda na to, że byli niższej klasy i choć ich ojcowie byli anielskimi istotami, ich matki były dosłownymi zwierzętami. Domyślamy się też, że ich intelektualne możliwości nie dorównywały olbrzymom, którzy mieli ludzkie matki. I teraz jeszcze dwa pozabiblijne źródła, dalej to jest cały czas historyczne, powiedzmy, materiały. Księga Jaszera i Księga Jubileuszy. Księga Jubileuszy to jest po prostu księga historyczna żydowska. Obydwie są przed Jezusa. Księgi Jubileuszy nie ma w Biblii, ale Księga Jaszera jest wspomniana kilka razy. I jeszcze może takie coś powiem, że jeżeli na przykład ktoś nie przeczytał tam Biblii, nie wiem ile razy, nie wiem, z 5 razy, 10 razy, to moim zdaniem nie powinien czytać apokryfów, okej? Okay? To tylko taka myśl jest, dlatego że po prostu trzeba naprawdę dobrze znać Biblię, żeby się z nich poruszać, bo tam one są, Księga Jaszera jest na pewno trochę skorumpowana, niemniej jednak jest wspominana w Piśmie Świętym, Pismo Święte powołuje się na Księgę Jaszera w dwóch miejscach. Anyway, w Księdze Jaszera jest coś takiego napisane w 4:18, a ich sędziowie i władcy poszli do córek ludzkich i wzięli żony siłą od mężów według ich wyboru, a synowie ludzi w tamtych czasach wzięli z bydła ziemi, zwierząt polnych, z ptactwa powietrznego i uczyli mieszania zwierząt jednego gatunku z drugim w celu prowokacji Pana. I widział Bóg całą ziemię i była zepsuta, bo wszelkie ciało ją zepsuło, drogi na ziemi. Wszyscy ludzie i wszystkie zwierzęta polne i ptactwo powietrzne. No tak jest napisane. I Księga Jubileuszy. I spłodzili synów Nefidim, a oni wszyscy byli niepodobni i pożerali się nawzajem. A giganci zabijali Nefili, a Nefili zabijali Elio, Elio zabijali ludzi, a człowiek jeden drugiego. I każdy sprzedał się, aby czynić nieprawość i przelać wiele krwi. A ziemia była wypełniona niegodziwością, a potem zgrzeszyli przeciwko zwierzętom i ptakom i wszystkiemu, co się porusza i chodzą po ziemi. I wiele krwi przelano na ziemi, a każde zamiary i pragnienia ludzi były niegodziwe, obmyślali tylko próżność i zło nieustannie. I teraz generalnie rzecz biorąc, jeśli się czyta te wszystkie historyczne rzeczy, to cały czas jednak widzimy, tak, mieszanie hybrydów, w ogóle cała masa, zabijanie i tak dalej, i tak dalej. I w mitologii greckiej, ja potem do niej jeszcze wrócę, bo to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, temat jest historie biblijne, prawdziwe legendy. W mitologii greckiej to jest akurat oryginalny, jak to się nazywa, taka płaskorzeźba, tak? Wojna, która się nazywa Wojna Bogów i Tytanów, która występuje w mitologii greckiej, mitologia grecka i od razu może powiem, nie tylko. Wszystkie mitologie wszystkich, powiedzmy, tych regionów, państw, krajów mają dokładnie to samo, mają tylko inne nazwy bogów, mają dokładnie to samo, czyli to jest jedna historia, tylko po prostu do tego wrócę, ale jeszcze powiem. W momencie potopu, kiedy oni się rozeszli, to każdy w swoim języku zabrał to wszystko, nie? I tam potem pozmieniali tylko nazwy i zostaje to wszystko jedno. Czyli nie tylko te rzeczy, które czytam, ale całe mitologie potwierdzają to wszystko, o czym czytamy w Biblii i tych tutaj innych miejscach. Tytany wybiły się, to jest moja taka myśl, około 500 lat po ich narodzeniu, tak jak było tam napisane, to co najmniej 700 lat przed potopem. Dlatego może nic po nich nie pozostało. Ich ciała leżały na powierzchni ziemi i mogły ulec rozkładowi lub zostać zjedzone, rozszarpane, cokolwiek. I teraz widać tą tabelkę trochę? Tabelka ma żółte kreski. Ponieważ obcięłem początek, to tutaj Tubal Kain, o nim jest napisane, że on był już wyrabiał narzędzia z miedzi i z żelaza, to już w 4 rozdziale, bardzo wcześnie Pismo Święte, ni stąd, ni stamtąd wspomina, on był potomkiem Kaina, że już w tamtym czasie, czyli coś robili. Później tutaj między 450 rokiem, to są te dni Jereda, w tym czasie jest napisane, że stąpili aniołowie. Jest to, co wcześniej mówiłem, że Azazel nauczał wyrabiać miecze i tak dalej, i tak dalej. Czyli tu zaczynała się już mniej więcej anielska interwencja. 500 lat, czyli rok 950 mniej więcej w tym czasie się wybili między sobą ci pierwsi potomkowie aniołów, czyli te potwory
i te, powiedzmy, olbrzymy, te oryginalne Nefilim. I zostaje jeszcze 700 lat i w tym momencie właściwie od wybicia się tych potworów zaczynają się dni Noego. Noe, jego imię, oznacza chyba odpoczynek, coś takiego, coś w tym sensie, że tak jakby no, wreszcie ów mamy tych gości z głowy, mamy tych, powiedzmy, aniołów, bo w tym momencie też aniołowie zostają związani i wtrąceni do Tartaros, do podziemia. Nie ma już tych oryginalnych pierwszych Nefilim, ale zostaje jeszcze cały bałagan po nich, co nie? Zostaje to wszystko po nich, całe rzeczy, które za chwilę będziemy o tym mówić. Jest jeszcze 700 lat, jeśli mają start taki, dlatego że chcę powiedzieć, że technologia przed potopem była o wiele bardziej zaawansowana niż jest dzisiaj, co nie? Pan Jezus powiedział, że będzie jak za dni Noego w naszych czasach. Popatrzcie, czyli nasze czasy odnoszą coś, co mogło być za dni Noego. Ja cały czas uważam, że jesteśmy dopiero w początku tych dni Noego, okay? Z tym, że jak tutaj jest napisane, bo tutaj 1656 rok jest potop, to dni Noego to są przed potopem i jeszcze 350 lat po potopie, co nie? Czyli to nie chodzi tylko o sam wydarzenie samego potopu, tylko chodzi o ten cały czas życia Noego, co się w tym czasie mniej więcej działo, okay? Tak powiedziałem, nie chcę za dużo mówić z tematu, który będę później mówił, ale to są rzeczy potrzebne. Wiecie, że wojny atomowe były. Wojna atomowa. Ja podejrzewam, że te hybrydy wybiły się poprzez broń atomową. Jest to udowodnione i to do 48 roku, nie, przepraszam, do 45 chyba roku, to będzie też temat, ja o tym powiem szeroko, dopóki na Ziemi, powiedzmy, Amerykanie nie eksplodowali pierwszej bomby, pierwszej testowej bomby, nie wiadomo było, jak wygląda, wiecie, zniszczenie po bombie atomowej, jakie zostawia po sobie taki aftermath, czyli te wszystkie skutki. Dopiero jak zobaczyliśmy, jak to wygląda, to dopiero po tym można ocenić, że takich miejsc na Ziemi jest dawno dużo. I inne rzeczy, napromieniowanie i tak dalej, czyli skutków wybuchów bomb atomowych. Czyli ja myślę, to jest moja myśl, że w tym momencie już mogło do tego dojść, że ci goście mogli się tak wybić. Mogli, może nie mogli, mniejsza o większość, nie? Na pewno były wojny atomowe, czyli to mógł być ten moment. Czyli może nawet nowy start, nie wiadomo ile jeszcze, bo tam, tak powiedziałem, może o tym powiem kiedy indziej, tylko teraz wspomniałem, co nie? Więc dni Noego się zaczynają i przez te wszystkie genetyczne zmiany to się kontynuuje. Wiecie, to jest coś, co w naszych czasach się zaczyna i o tym też jeszcze później powiem. Więc dochodzimy, a jeszcze jedną myśl tylko dodam, że ludzie żyli po mniej więcej 800-900 lat, czyli pomyślmy sobie teraz, popatrzcie jak żyją 70 lat ludzie, 80, tak? Jak mamy profesorów, jakichś artystów, jakichś takich speców do czegoś, 70 lat, 80 doświadczonych, jak odchodzą z ziemi, tak? A jakby jeszcze 10 razy tyle dłużej żyli, do jakiej umiejętności potrafią dojść, tak? Takiej, czyli tu jest 1600 lat w sumie od początku stworzenia, Tubal-Cain, on już, powiedzmy, w 200 roku już metalurgię robił, bo już wytwarzał narzędzia, ja to powiedziałem, ja to obcięłem ten przód, nie ma tego przodu, narzędzia z miedzi i żelaza, nie? Czyli 1600 lat, zobaczcie, nawet patrząc na nasz postęp, to ile się tak ruszyło dopiero? 200 lat? Od, powiedzmy, bryczek jakichś z drewnianymi kołami, koń, który ciągnął i tam coś, do tej technologii, którą mamy teraz i która się powiela z ogromną prędkością, nie? 200 lat, a tutaj było bardzo dużo. Czyli dochodzimy do miejsc, do Noego i od tego momentu, tak naprawdę, powiedzmy, można by było powiedzieć, czyli od tego momentu, w którym się wybili te aniołowie, zaczynają się dni Noego, czyli to nie jeszcze to, co teraz czytałem, ale chodziło mi o to, żeby zobaczyć, jaka była historia, czyli ile mniej więcej wiadomo do tej pory o tych rzeczach. Więc tak, od tej pory mamy do czynienia nie tylko z hybrydami, czyli tym, co pozostało, nauką upadłych aniołów, ale i z duchami i ich potomstwem. Z duchami ich potomstwa, tych upadłych aniołów. Czyli do tej pory jeszcze nie było złych duchów na ziemi, tych demonów, tego dziadostwa całego, tak? Od tego momentu właściwie, kiedy ci się już powybijali, te duchy zostają. Nie chcę mówić, ale gdzieś tam przeczytałem, że chyba w Księdze Henocha czy gdzieś, że Noe po potopie narzekał na te demony, że one po prostu były tak niedobre, czy robiły tyle szkody, że Bóg 90% z nich jeszcze związał do piekła, gdzieś tam rzucił. To też to Tartaros czy gdzieś, 90%, zostawił tylko 10% ich na prośbę chyba szatana czy czyjąś tam. Więc to tylko taka może ciekawostka. Czyli mieli jeszcze potem problem z duchami różnej rasy czy też kategorii. Od bardzo inteligentnych, bezpośredniego potomstwa ludzi i aniołów do zwierzęco takich wypaczonych. Bezpośredniego potomstwa zwierząt i aniołów
te istoty, demony są realne i aktywne. I najwięcej widać to w Nowym Testamencie, gdzie Pan Jezus, gdzie one się manifestują, na przykład różne takie rzeczy, powiedzmy, i Pan Jezus wygania je. Bardzo dużo jest, jeśli o to chodzi. Czyli dni Noego mają, charakteryzują się genetyką, mieszaniem w genach. I teraz troszeczkę będę odchodził z tej takiej, powiedzmy, chronologii, żebyśmy zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Najstarsza cywilizacja to są Sumerowie i tu gdzieś chyba mam z Wikipedii trochę o nich. Więc Wikipedia, polska Wikipedia, zwłaszcza zauważyłem, że jakoś zupełnie co innego jest napisane niż w angielskich, chociaż w nich wszystkich jest tak dziwnie też napisane. To po Sumerach pozostały tabliczki gliniane. I wiecie, tych tabliczek glinianych jest ponad 100 tysięcy. Nie tak, że tam 4 się znaleźli, czy 5, czy 8. Nie. Jest ich ponad 100 tysięcy. Są ludzie, którzy nauczyli się czytać, przynajmniej tak twierdzą, te tabliczki. Te tabliczki to są to, co po nich pozostało. Niektóre rzeczy w przeciągu wieków, właściwie jedyną rzeczą, która pozostaje, to jest kamień, która jest nienaruszalna. Dlatego pozostało po tamtych czasach najwięcej kamiennych jakichś rzeczy. Nie pozostało prawie nic takiego solidnego. Tu pozostały po nich jeszcze tabliczki gliniane na przykład. I na tych tabliczkach glinianych oni mają zapisane wszystko. Mają zapisane od codziennego życia, od różnych transakcji, od różnych spraw swoich, do różnych, powiedzmy, kontraktów. Wszystko tam jest zapisane. I teraz przyglądając się tylko na oryginalne tabliczki Sumerów, nie wiem, czy jak tam widać, na przykład widzicie tutaj, jest gościu z bombą, to wygląda, tu ktoś takie zrobił coś, to wygląda normalnie jak wybuch bomby atomowej. Na przykład. I to jest oryginalne ich tam, powiedzmy, tabliczki, nie? Prawdopodobnie przed potopu. Ja może to jeszcze powiem, ponieważ archeolodzy tak bardzo nie odkreślają, to jest przed potopu, to jest po potopie. Mówią, że cywilizacja była niesamowita, nastąpiła jakiś kataklizm, który zniszczył wszystko i od tamtej pory, krótko po, jeszcze cywilizacja była wysoka i potem zaczęła upadać dopiero. Czyli krótko po potopie jeszcze mieli jakieś, ja myślę, że do wieży Babel, potrafili jeszcze utrzymać coś, w jaki sposób mogli to przenieść, to jeszcze powiemy, przeżyć potop. I później, kiedy już Bóg to pomieszał, rozniósł ich wszystkich. To już później te poszczególne grupy nie potrafiły do końca utrzymać wszystkiego. I anyway, to dalej. Czyli jak się patrzymy na przykład na tego gościa, to jest Bóg Enki chyba, jak się nie mylę, Bóg ich, tak? Widzicie go? Jakby ten gościu wstał, to patrzcie, temu sięga, kolana mu sięgają do pasa. Jakby wstał, to by był prawdopodobnie dwa razy wyższy. Czyli na tych wszystkich tabliczkach widać te hybrydy. Tutaj zobaczcie, jaki jest ten duży. Do tych ludzi na przykład. Tutaj też ten duży, co siedzi. Przeważnie ci, co siedzą, to są ich półbogowie, bogowie. To wszystko już się, to wszystkie te tabliczki, teraz jak się wchodzi w Sumerów, o, jeszcze jedną rzecz zobaczcie. Tutaj jest latający taki, widzicie? Ich bogowie latali. Oni uważają, że ich bogowie, Sumerowie, przylecieli z nieba. Okay? Nazywają ich Anunnaki. Że to cywilizacja Anunnaki przyleciała z nieba. I może dam więcej, na razie nie będę do tego mówił. Na wielu, wielu tabliczkach widać ich latających, widać jakieś hybrydy, widzicie? I to się potwierdza w praktyce, w prawdzie, w realnych rzeczach, które są odkrywane. Tu jest latający Bóg Enki tak samo. Czyli ja nie mówię, że to byli aniołowie, to prawdopodobnie już były może nawet nie z pierwszego pokolenia, jakieś anielsko-hybrydowe istoty, nie? Czyli już tam coś, co po tych aniołach pozostało, cokolwiek to było, latało, mieli jakąś technologię do latania, później może jeszcze o tym dalej też jeszcze będę mówił, o pewnych bardzo ciekawych rzeczy. Dlatego bardzo mi ten temat trudno było przygotować, ponieważ on się rozchodzi. I żeby niektórych rzeczy poprzeć, to trzeba by było szerzej wychodzić i szerzej i nie wiadomo, w którą stronę pójść. Więc dalej, nie wiem, czy tu widzicie wężyka, tak? Były też wężowate. Pominąłem ogród Eden, żeby powiedzieć, kim był Nahasz, czy Nakasz, wąż w ogrodzie Eden. Ta wężowata istota biblijna. Tu jest jakiś dziwny też hybryd, jakiś nie, to nie wiadomo, co to jest. No i ten też tutaj trzyma. Ten z rogami to jest chyba Gilgamesz, taki gostek, nie? O, to się powtórzyło? Okej, okay, powtórzyło się czemuś. Okej, okay, Enki wężowaty bóg. Czyli Enki, ich bóg, był taką dziwną istotą, pół człowiek, pół wąż, co nie? Wężowata istota, okej? I teraz tak, no, do tych rzeczy nie będę podawał linków, nie chcę promować tych gości, niektórych. Pan się nazywał, już nie żyje, Zachariah Sitchin.
i on był takim wiodącym, powiedzmy, naukowcem, powiem może badaczem tych tablic. I jak tu jest napisane, walka o interpretację, ponieważ jak widzicie na takim zdjęciu, to jest ktoś tam zdjęcie narysował. On uważał, że brakujące ogniwo ewolucji to właśnie bogowie Enki, którzy z małpki zrobili swoje nasienie, dodali dla małpki, z tego powstali ludzie. I wiecie, to brzmi śmiesznie, dziwnie, dziwacznie, ale do tej opinii zaczynają się przykładać już powoli profesorowie uniwersytetów. To zaczyna być bardzo realne, bardzo faktyczne. Skoro odrzucają Boga, trzymają się skorumpowanej, upadłej w ogóle teorii ewolucji i muszą jakoś to wszystko uzupełnić, więc twierdzą, że dlatego brakuje tych, powiedzmy, między małpą a tym tego czegoś, bo to nastąpiło nagle. Czyli nawet nie aniołowie, bo nie może aniołowie, to istoty z innych planet, z tak zwanej planety Niburu? Nie. Nibru po angielsku, ale... O, i potem nawet używają wersety, już mówiłem dzisiaj Kasi, jak gościu mówił o hybrydach, że w naszych czasach, to nawet w Piśmie Świętym jest napisane, nie? Że apostoł Paweł, że mówi, że mamy się przemieniać w nowego człowieka. Czyli mamy aplikować sobie geny zwierzęce, rozumiecie, o co chodzi? Robić się jakimiś tam tymi samymi hybrydami. Czyli chodzi o to, że to jest wszystko odkręcone, ale to nie jest nic nowego. To po prostu już było. Solomon powiedział, że nie ma nic nowego pod słońcem. Tak? Wszystko, co było, będzie znowu. Czyli ten człowiek uważał, że to byli bogowie, którzy stąpili, nie bogowie, to już cały czas mówię, extraterrestrial, ET, ufolutki, obojętnie jak ich nazwiemy, z innych planet, którzy tu przyjechali i to wszystko widać na tych tablicach, że oni w starożytności dawno temu stąpili na Ziemię, oni nas stworzyli, ble, ble, ble. Nie? Czyli taka po prostu męczarnia. Jeśli chodzi o mnie, to kiedyś wiele, wiele lat temu spotkałem się pierwszy raz z książką Zakazana archeologia i bo miałem swoje różne przeżycia i tam z Bogiem i nie z Bogiem i czytałem i szukałem i tak dalej, i tak dalej. I kiedy przeczytałem tą książkę, to nie wiedziałem, co myśleć o tym. I tutaj jest po angielsku napisane, mówię o tym, te książki, że jakby ktoś chciał, to jest warto sobie przeczytać, to nie piszą jej już chrześcijanie, to jest zupełnie świeckie punkt widzenia, ale archeolodzy, ludzie, którzy po prostu, że tak powiem, boots on the ground, nie? Czyli ludzie, którzy są, szukają, kopią, dostają. Nie? Jedną z bardzo ciekawych rzeczy jest w tej książce Forbidden Archaeology, a documents systematic process of knowledge filtration. Czyli on opisuje, że to, co się odkrywa, te prawdy, różne rzeczy, są filtrowane, są ukrywane, są chowane i to się będzie przejawiało przez wszystko. To jest cały czas, że ta prawda jest przed nami, zwykłymi ludźmi, ukrywana. Nikt w szkole tych rzeczy, o których teraz powiedziałem, nie słyszał. Kolejna książka, Pomyłka Darwina, jak się już nawróciłem, krótko, to Hans Joachim Zimmer ją napisał. Dostałem tą książkę od siostry z kościoła, żeby sobie przeczytać i potem pojechałem do Polski krótko później, kupiłem 3 czy 4 te książki, to z 20 lat temu. I on... 3 pożyczyłem komuś, czy dałem, nie wiem, już nie mam, jedna mi została. On też jest archeologiem, on też grzebie, szuka, ten człowiek, też nie jest chrześcijaninem. I on ją pisze w kontekście pomyłki Darwina, czyli nie było ewolucji. On udowadnia, że dinozaury chodziły po ziemi z ludźmi, że są na to dowody, że odkrywane na przykład gdzieś w węglu młotek gdzieś tam znalazł, czy ktoś. I że ten młotek, jak zbadali, jak go tam prześwietlili rentgenem, cokolwiek zrobili, to jest ze stopów metalu, który dla nas jest w ogóle... Wiemy, o co chodzi, ale proces tego jest niewykonalny. Wiecie, o co chodzi? Oni wiedzą, że są zmieszane jakieś metale, których my dzisiaj w ogóle nie jesteśmy w stanie zmieszać. Czyli cokolwiek to wskazuje na coś, co że była technologia o wiele bardziej zaawansowana niż nasza dzisiaj. I ta książka może ze 30 lat ma, czyli może dzisiaj już jest to możliwe, nie? Ale tylko mówię w tym kontekście. I jeszcze co na sam koniec on napisał, że co mnie właśnie wtedy zdziwiło jako chrześcijanina. Że on napisał, no tak, i odkrywane są jeszcze karabiny jakieś, odkrywane są jakieś inne rzeczy, że wszystko wskazuje na to, że była ta i że on napisał, mówię wam tu dosłownie, ja już nie będę go szukał, że stworzyło nas jakaś cywilizacja UFO. Ale potem dodał zdanie, no ale UFO też musiał stworzyć, ktoś to może jest Bóg. Coś takiego, tych UFO w sensie, tych nawet jak na innych planetach jest życie, to ich ktoś musiał stworzyć. Dzisiaj Richard Dawkins, taki profesor, też tak uważa, że no, stworzyli nas jacyś właśnie tacy Anunaki, chociaż nie mówi Anunaki, no ale oni musieli przejść jakiś proces taki, albo ktoś interweniował w ich stworzenie. I teraz pokażę wam taką bardzo ciekawą rzecz, może moim zdaniem. Ten po prawej dinozaur, Brachiosaurus, moim zdaniem jest opisany w Księdze Joba w 40 rozdziale.
W naszych Bibliach jest tam słowo hipopotam albo słoń w Biblii Gdańskiej jest. A nie wiem, nie patrzyłem teraz, nie przyjrzałem się, mogłem się przyjrzeć. A po lewej, proszę? A po, czyli to mógł stworzyć Bóg, takie stworzenie. Przed potopem, może i po potopie też przeżyły to, bo jak zabrał ze sobą na arkę. A tu po lewej stronie poznajecie, to jest T-Rex, tak, Alek? T-Rex? A jak myślicie, co to jest poniżej tam, ten szkielet? Wiecie, to jest szkielet kurczaka. Kury. Kura to jest. Ale tak sobie pomyślałem, znaczy on jest podobny do tego T-Rexa. Musi go tak jakimiś genami, hybrydami, czymś tam go przerobić. Bo chodzi mi o to, że takie T-Rexy, jeśli miały miejsce, to mogło to być to właśnie zniekształcenie Bożego stworzenia. Kiedy Bóg stworzył nawet głupiego kurczaka, jeśli go ktoś przyfaszerował czymś, jakimiś genami, nie wiadomo czym, to powstał T-Rex. Non-stop zwierzę, które jest, że tak powiem, złe na cały świat i by tylko zażerało. Jeśli to w ogóle te T-Rexy kiedykolwiek istniały, nie? Ale rozumiecie, to jest tylko taki przykład, że jak, jeśli się w genach zaczyna mieszać, to można... Znaczy one wcale się dużo nie różnią od siebie, jeśli chodzi o szkielet. Tak jakby go tam pióra mu dołożył, to już by było widać różnicę. Ale ten, nie? I teraz tak. To, tu jest napisałem dodatek szósty. Cztery dodatki zrobiłem do tego poprzedniego nauczania. Piąty będzie inny, o nim za chwilę powiem. To będzie dodatek szósty. Tutaj się zawiesiłem, bo chciałem z tej książki Dead Man's Secret. Fantastyczna książka. Fantastyczna książka, niesamowita książka, też wydana już jest chyba w 2000 którymś roku. I tutaj jest link do wideo Dead Man's Secret by Jonathan Gray, autor. To zrobił takie 4, prawie 5 godzin streszczenie tej książki zrobił George Gordon, to jest taki adwokat z Missouri, ma tam szkołę taką, powiedzmy, pomaga ludziom i tak dalej. I nawet jeżeli nie macie czasu na to, żeby czytać, czy wam się nie chce, czy cokolwiek, bo ja się zacząłem do tej książki przystawiać, ale zacząłem sobie zaznaczać, co mam zrobić i na 4 pierwszych stronach zauważyłem, że tak naprawdę ja bym też musiał 5 godzin na tą książkę poświęcić. Rozumiecie, że to jest tak dużo niesamowitych rzeczy w niej, że no, że wymiętkłem i dlatego zostawię to na osobną rzecz. I jako, że to jest archeologia, nie Biblia, to ja to zrobię tak studyjnie. Nie będę tego na grupie robił, nie? Zrobię tak o wideo, okej? Okay? To, że będziemy sobie potem to obejrzeć. Ale jeżeli chcecie, to polecam, jeżeli macie czas, żeby sobie to posłuchać. I po tych, ja chyba ze 3 razy to słuchałem, to 5 godzin, może więcej nawet. Po tym zrozumiemy cały fundament. On idzie szczegół po szczególe, na całym świecie. Wszystko to, co my mamy, jest odkrywane. Wszystko, rozumiecie, to wszystko. Ale też mówi, wyjaśnia pewną kwestię, że mówi, żeby nawet dzisiaj tutaj, załóżmy, coś się stało i musielibyśmy wyjść z Toronto do lasu i zabrać ze sobą to, co moglibyśmy zabrać, nawet samochody nasze, to po pewnym czasie w końcu braknie nam paliwa. Po pewnym czasie coś tam, rozumiecie? I po pewnym czasie będziemy się musieli, nie wiem, liściem okryć albo skórą. I po pewnym czasie będziemy, jak będziemy mieli siekierę, rozumiecie? Wrócimy do ery kamienia łupanego. A tutaj, jak tu będzie 1000 lat, tak jak gdzieś tam, powiedzmy, w Meksyku, zarośnięte drzewami, to pozostanie tylko to, co jest z kamienia. Tylko kamień pozostanie. Czyli komputery nasze, nic poza tym nie zostanie śladu. Jeśli ktoś by potem przyszedł na to miejsce nasze, tu Toronto, to by wiecie, co z kamienia zostało? Niedużo rzeczy tu z kamienia. Jakiś pomnik, jakiegoś, wiecie, takie... I by myśleli, tak jak teraz, zostają jakieś takie dziwne rzeczy, które po prostu trudno z czymkolwiek to powiązać. Rozumienie, że po nas by pozostało to samo, co dzisiaj gdzieś tam się wykopuje czy znajduje. Mniej więcej. Jakieś może jeszcze szkielety. Czyli ta książka daje niesamowitą narrację i podłoże do zrozumienia wielu, wielu rzeczy. Nie książka, ten autor, bo ten Lost World of Giants, tak samo, gdzieś tu ją mam, i z niej też właśnie chciałem zrobić streszczenie. I to samo, jak zacząłem tylko tutaj sobie zaznaczać już jakieś tam, powiedzmy, miejsca, to się okazuje, żebym musiał znowu całą tą książkę przejść. Lost World of Giants, czyli Zaginiony Świat Gigantów, wszędzie na świecie są. Jest po prostu, tak jak tam wcześniej powiedziałem i będę, może jeszcze to wspomnę, jest cover up. Nie tylko giną dowody, szkielety i te wszystkie różne rzeczy, ale giną jeszcze dokumenty na ich temat. Czyli ktoś tam coś odkrył, zrobił zdjęcia, to tamto, dali do muzeum eksponat, się potem okazało, że eksponat zginął i dokumentacja zginęła i wszystko zginęło. I po prostu ginie, tak jak w filmie Indiana Jones, nie wiem, czy pamiętacie, na końcu wiozą tą Arkę Przymierza w takiej skrzynce, gościu mówi, tak, rozpracujemy, zaraz tu wszystko będzie okej, a potem wiozą do takiego jakiegoś super potężnego magazynu, gdzie miliony takich skrzynek stoi, jak takich samych, idzie się tam pff, i potem kamera robi odjazd i to po prostu zginęło. Czyli jest gdzieś tam, ale zginęło. Czyli to jest kolejny niesamowity gościu. Następny, David Hatchell Childress. Jego tu, nie mam książek jego, on też nie jest chrześcijaninem, on też się skłania do UFO na przykład, bo on nie jest, tak jak powiedziałem, nie jest chrześcijaninem, on uważa, że UFO nas stworzyło i
Też jest tutaj Archaeological Cover Up by David Hatchell Childress. To jest kilka godzin z takiego programu radiowego Coast to Coast. Nie wiem, czy słuchacie czasami. Anyway, czyli z radia program. Więcej ma ten gościu tego i mówi o niesamowitych rzeczach. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o Vimanach. Słowo Vimana. Słyszeliście Vimana słowo? Vimana, widać tutaj książka? Vimana. Vimana to są odkryte, to też ten dodatek 6 będzie z tego. To są, jak pokazywałem wam na tych tabliczkach, że ci goście latali w powietrzu tam czymś, to są samoloty powietrzne. W związku z tym, że nie ma grawitacji, bo kula ziemska nie istnieje, wszystko opiera się na elektromagnetyzmie i elektryczności. Oni mieli zupełnie inną technologię do tego, że dzisiaj to się nazywają pojazdy antygrawitacyjne, to nazywają, nie? Czyli pojazdy, które mogą zwalczyć antygrawitację, czyli tam sobie latać jak chcą. A wystarczy prawdopodobnie, że one wytwarzają jakieś pole magnetyczne wokół siebie, które oddziałuje na pole magnetyczne, które przyciąga nas do Ziemi i w ten sposób mogą robić w powietrzu co chcą. Absolutnie udowodnione, o tym może później w tym dodatku powiem. Także dzisiejsze UFO, to co się widzi, to albo czysto demoniczne, albo ta właśnie technologia. Jeśli to jest wojskowe są powiedzmy jakieś tam pojazdy. Czyli kolejny facet, niesamowite, tutaj widzicie, nie wiem, czy widać, taka główka z długą czaszką przedłużoną. To też są hybrydowe stworzenia, które było pełno, czyli to już jest, to są wszystko rzeczy popotopowe. Anyway, czyli daję referencje, gdzie można bardzo ciekawe rzeczy znaleźć. To będzie dodatek 5, prawdopodobnie jeśli zrobię te wideo, to włożę ten filmik, tylko że go troszeczkę obetnę i będzie pod tytułem Piramida w Gizie. Ten Jonathan Gray opisuje jeszcze w inny sposób piramidę w Gizie, jak ona jest zbudowana. Piramidy w Gizie, mówi się, że to jest jedna z największych do niedawna budowli, my dzisiaj jeszcze prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie zbudować. Nie wiem, czy wiecie. Nie jesteśmy w stanie ze względu, nie mamy jeszcze prawdopodobnie, chociaż może już dzisiaj by naciągnęli technologii. W latach, kiedy tą książkę, bo ten Death Man's Secrets, to napisana jest też chyba w 2000 roku książka, to w tamtym czasie jeszcze nie było technologii. Technologia, tutaj potrzebne są lasery i tak dalej, nie? Do namierzania kątów i do wszystkiego, czyli laser, czy coś wymyślono w latach 50. dopiero, czy 60. dopiero zaczęto używać, chyba w Golden Gate Bridge pierwszy raz i tak dalej. Czyli do lat 60. absolutnie, do dzisiaj nawet nikt nie wie, jeśli trzeba byłoby miliardy czy triliardy dolarów dać, żeby to zbudować, to po co to zbudować? Bo nikt do tej pory nie wie, po co to jest. Niektórzy mówią, że to była elektrownia, to nieprawda, anyway. Także to jest kolejna rzecz, która wskazuje, jeszcze o piramidach zaraz powiem, pójdę teraz w kierunku piramid trochę, żeby poszerzyć. Mówi się o piramidzie Cheopsa, że ona stoi w Gizie, że to jest w Egipcie, wiecie, wow, wow, tak? Piramidy są wszędzie. Piramidy są na całym świecie. W wielu miastach, niekoniecznie z czubami, czasami są troszeczkę inaczej. Nazywa się to zygarat, zygaraty to są. I są w wielu miejscach na świecie. Na tych zygaratach składano bogom, bożkom ofiary z ludzi, na szczytach ich. Także Iran, Egipt, Irak, Sudan, Meksyk, Chiny, Indonezja, Włochy, Polinezja, Kambodża. Ale wiecie co, że w Polsce, w Gdyni ktoś tam mówi, że też jest piramida. Nie? Ale anyway. Czyli Bośnia, Japonia, Peru, Grecja i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? To jest właśnie ciekawe. O tej piramidzie z Bośni kiedyś się dowiedziałem, że archeolog, człowiek, wiecie, gdzieś tam mieszkał w miasteczku, potem, ja nie wiem dokładnie detali, skończył studia i tak dalej, wrócił tam gdzieś po coś i się zaczął patrzeć na górę i zobaczył, że to jest piramida, tylko jest obrośnięta lasami, nie? To już nie jest takie, że one tak se stoją, tylko po prostu jest na nich normalnie ten. On pierwszy próbował po prostu oficjalnie tam zacząć coś kopać, nie mogli mu pozwolić, nie? Czyli nie dostał pozwolenia. Nie? I tam zaczął robić trochę chaosu koło tego mesu i po prostu zakazano wszelkich jakichś prac, w ogóle wszystkiego, ale już teraz detalnie nie pamiętam, później jakaś ekipa się jednak tam wybrała, i zaczęli się wkopywać i faktycznie, to są piramidy. I ta piramida jest większa, o wiele większa od piramidy Cheopsa, która jest w Egipcie. I w Stanach na przykład, Stany to są przepełnione niesamowitymi rzeczami. Stan Illinois się nazywa Małym Egiptem. Nie? Tam jest masa piramid, ludzie nawet nie wiedzą o tym, przejeżdżałem czasami, tam jest płasko generalnie i piramidy stoją. Cały region, setki piramid jest w Stanach. A w ogóle to będzie w tym 6. dodatku, jak mi dobrze pójdzie, w Stanach na przykład by się mówi, że Kolumb odkrył Amerykę. W Stanach, wiecie, jest wszystko. Wszystkich kultur egipskich, żydowskich jakichś tam powiedzmy i przy najróżniejszych odkrywane, plus tych masa tych olbrzymów czy hybrydów po prostu i tak dalej, i tak dalej.
czyli tego się nie mówi, nie? Kolejny archeolog, Graham Hancock, też super jest gościu. Też posłuchałem jego paru, też nie jest chrześcijaninem, ten człowiek jest bardzo łagodny, on naprawdę, on wie o co chodzi, on dużo studiuje, bardziej taki, jak widzicie, fingerprints of the gods, czyli odcisk palca bogów, czyli on więcej studiuje rzeczy typu świątynie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i on wie, że Bóg jest jakiś gdzieś, nie? On nie jest chrześcijaninem, on nie mówi, że Bóg chrześcijan i tak dalej, ale mówi, że po tym wszystkim, co on tam odkrywa i widzi, to ma człowiek po prostu respekt do jakiegoś Boga. No, i mówi nawet, no, bądźmy dobrzy, czyńmy dobrze, bo tak chyba trzeba. Można sobie też coś tam jego poczytać, albo poszukać na internecie jego wykładów. Niesamowity teraz jest czas, tak jak powiedziałem, poznanie wzrosło, nie trzeba chodzić na prelekcje, nie szukać tych ludzi, rozumiecie? Wszystko oni wychodzi, każdy ze wszystkim wychodzi. Niesamowite. Czyli to też będzie dodatek szósty, parę rzeczy w ten dodatek szósty zrobię i to będzie dodatek, który zrobię tu w domu sobie, w studio, żeby po prostu, bo to nie są rzeczy, które są w ogóle z Biblią jako tako związane, więc nie będę ten. Kolejni ludzie, Gen 6 Production, wydali True Legends serię, cały czas ją produkują, to są brand new wszystko, trzecia część, ta wyszła dopiero, nie wiem, może kilka miesięcy temu, ta wyszła z pół roku temu, tamta z rok temu. Jeżdżą i po prostu szukają dowodu jakiegoś żywego i potwierdzenia tych wszystkich rzeczy, czyli szukają, nie wiem, jakby to powiedzieć. To są trzy filmy, które trzeba było obejrzeć, je można kupić, w sensie, że kupić je na internecie i jeżeli chcecie, możemy sobie coś obejrzeć. Pierwszy, True Legends, Technology of the Fallen, chyba tak się nazywa, nie widzę. Ja na dole jest Technology of the Fallen. Jeżdżą po różnych miastach, najbardziej tam powiedzmy Ameryka Środkowa, czy albo powiedzmy wyspy właśnie greckie różne, później jeszcze o tym powiem, gdzie jest masa takich megalitów, czyli ogromnych budowli sprzed potopu, gdzie ludzie, którzy tam mieszkają, w ogóle nie wiedzą, co to jest. Technologia na przykład tych kamieni, wyrób ich, czy budowli, które są z tych kamieni porobione, to są po prostu dzisiaj jest niemożliwe, okej? Okay? No, dzisiaj nie jest niemożliwe. One nie są nawet niczym z sobą, jak to się nazywa, klejone, mają ileś tam naście różnych, czyli przynoszą kamień, stawiają, jak on tamkolwiek jest, trochę jest wygładzony, ma ileś kształtów, to następny kamień się do niego dopasowuje, do niego z boku dopasowuje się następny, daje kształtów, czasami drugi i tak dalej, i tak dalej. Mają tyle różnych wygięć, zagięć, a są tak ogromne, niektóre ważą tyle, że nie wiemy, ile ważą, bo ich nikt nie podniósł jeszcze. I niektórzy uważają, że niektóre mogą ważyć nawet po 200 tysięcy ton, czy tam ileś, nie? Po prostu są potężne rzeczy, w ogóle nie mamy technologii. Także to pierwszy, ten drugi, Unholy Scene, rozpracowują trochę Watykan, cover up cały, czyli to, co Watykan robi, jak Watykan, czyli Kościół rzymskokatolicki, ogólnie mówiąc, w swoim zasięgu niszczy, chowa w sensie, że ukrywa różne dowody tych powiedzmy hybrydów, tego wszystkiego. Najczęściej na takich miejscach ciekawych budują kościoły albo cmentarze. Tam po prostu już później nie ma możliwości jakichś archeologicznych wykopów robić czy cokolwiek. I kolejna część, ta trzecia, najnowsza, też Holocaust of the Giants, jeżdżą i to też jest bardzo podobne. Ja nie oglądałem tych filmów, tylko referencje i słuchałem ich wielu różnych takich tych. Nie wyrobiłem jeszcze, ja sobie to obejrzę kiedyś, ale jeszcze nie wyrobiłem, nie miałem czasu na to, nie? Gdzie są normalnie ludzie, że tak powiem, którzy jeszcze żyją, którzy przynosili to i ksiądz mówił na przykład tam gdzieś wyrzucić. Mamy, wykopywali w domach, na podwórkach jakieś, wiecie, olbrzymie szkielety, potężne jakieś dziwne istoty i tak dalej. I tam mówili, co mamy zrobić, a ksiądz, bo to wiecie, wioski, czy tam małe miasta we Włoszech, czy gdzieś, wyrzucić, zniszczyć, schować, zakopać, nie? I oni mówią sami, ci ludzie. To są wywiady, to są filmy dokumentalne. Robi to gościu, który się nazywa Steve Coyle. On był takim jednym, który właściwie pierwszy mi klikł, jak zacząłem jego słuchać trochę. Nie ze wszystkim się zgadzam, co oni tam niektórzy mówią, na przykład z nim nie we wszystkim, bo on też wierzy w UFO i wierzy, że kosmos jest i że są jakieś tam jeszcze coś. On też napisał książkę o gigantach. Nie wiem, jakie on ma tam swoje wtyki. Udowadnia, że dwa giganty w ostatnich latach amerykańscy żołnierze zabili w Afganistanie, nie? I ma wywiady z tymi żołnierzami, że po prostu na przykład widzieli ludzi w Afganistanie, ludzi takich, powiedzmy, wiecie, tubylców, którzy nosili jedzenie do groty jakiejś. I myśleli żołnierze, w końcu ich przyłapali, że oni tam łażą, myśleli, że do jakiegoś tam Talibanu czy kogoś niosą jedzenie i poszedł pluton jakiś i ten giant ich pozabijał wszystkich. Zjadł ich tam, tylko nikt nie mogli mu zrobić. Dopiero później jakaś przyjechała mocniejsza ekipa z większymi gunami, helikopter czy coś i zabili tego gianta. Ja na nich mówię cały czas hybrydy, bo jak widzicie, nawet oni nie są aż tacy gianci, chociaż jest dwa razy jak ten gościu. Ważył chyba
1500 funtów, bo pilot, który go przewiózł, to mówi, że przewiózł takiego giganta, miał go na skidzie, musieli go zważyć razem ze skidą, jak brał go do samolotu jako ładunek, nie? Czyli ważył 700 kilo taki ktoś. Mówi, że już nieżywy leżał, jak mówi, że nie pamiętam już teraz detali. Anyway, czyli ten człowiek zajmuje się takimi różnymi rzeczami, ma codziennie praktycznie, mam go na YouTube zasubskrybowanego, codziennie na żywo ma różne te. I oni, ciekawe, też nie miałem z tym nic powiązanego. Teraz ciągnie serię Dni Noego. Anyway, to były referencje, ok? Czas przed potopem, tak jak powiedziałem wcześniej, archeolodzy nigdzie jasno, poza kilkoma przypadkami, nie oddzielają tego, co miało miejsce przed i po potopie. I teraz dochodzimy do potopu. Słowo Boże mówi, że a ziemia była skażona w oczach Boga, pełna nieprawości, i spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Już trochę czytaliśmy o tym, jest nam łatwiej sobie wyobrazić, jak to mogło wyglądać. Dlaczego Bóg zdecydował się zabić wszystko, co było? Tam wcześniej było napisane, zaraz powiem chyba o Noem. Jeszcze, to opisywałem, rozmawialiśmy wcześniej na tamtym, któryś z tych poprzednich wykładów w detalach. Skażona i tak dalej, jakie słowa tam w hebrajskim były użyte. Ponieważ nie ma samego początku, chciałbym jedną rzecz zobaczyć, bo wcześniej opisywałem o aniołach, teraz jeszcze o hybrydach, tych potworach i tych olbrzymach mówiliśmy, i ja jeszcze wcześniej nie ma tego, to będzie o Nehasz, nie? O tym wężu. Chcę zwróćcie uwagę jedną, co jest napisane. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Więc człowiek ponosi winę. Potop jest z winy człowieka. Mimo wszystko, że tak się działo, jak się działo, to człowiek. Nie? I oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Już wyjaśniłem, że ten nieskazitelny, to słowo było tamim, i to rozumiemy, że był czysty genetycznie, że nie był skażony po prostu. Nie był... Był perfekt, jeśli chodzi o osobę, o człowieka. I przez wiarę zbudował Noe arkę, to czytaliśmy. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciało, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości, zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. I jeszcze... Za chwilę pójdziemy do arki, jeszcze tylko jedna myśl. Kolejny człowiek, którego bardzo lubię słuchać w ogóle, Ken Ham, Creation Moments, to jest człowiek, który jest założycielem, całym szefem tego Ark Encounter. On jest całym szefem tego i on jest też założycielem i tym, powiedzmy, kierownikiem Creation Museum w Kentucky. Ma super debatę, tu jest link do tej debaty na temat, na różne tematy, ale między innymi też na temat tego, czy potop był, bo niektórzy ludzie uważają, że był lokalny, czy potop był w całej ziemi, czy potop był tylko gdzieś fragmenty jakieś. Jak już powiedziałem na podłożu poprzedniego nauczania, ziemia była jednym lądem. Pismo Święte mówi wyraźnie, że wszystkie wysokie wzgórza pod całym niebem były pokryte, góry były pokryte. Wody były na powierzchni całej ziemi. No nie, tam jeszcze wcześniej gdzieś nawet jest napisane chyba, jak wyżej były, ile było wyżej. Czyli Ken Ham też jest bardzo ciekawym człowiekiem. Jakbyście chcieli niektóre rzeczy, jest bardzo solidnym, mocno takim ugruntowanym w Bożym Słowie. I nawet ta debata, która tam była, to jest debata, którą miał z dwoma kolejnymi chrześcijanami. Jeden był astrofizykiem, a jeden był jeszcze jakimś tam innym. I to wszystko opierali o język hebrajski i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, w pierwszej Mojżeszowej, jak sobie czytałem, a pokazywałem wam ten program, że trzy tłumaczenia mam za jednym razem wyświetlone, jest napisane, zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. To jest Biblia Warszawska, ale uczyń sobie korab z drzewa gofer. Tak jest napisane w Biblii Gdańskiej. I tak sobie myślę, ciekawe, co to jest drzewo gofer. I poszedłem w hebrajskim, jest napisane gofer, czyli to nie jest przetłumaczone, tylko tak jak jest w hebrajskim, ktoś tak napisał gofer w tej Biblii Gdańskiej. I tu jest napisane po angielsku three species, czyli gatunki drzew. Czyli uczyń sobie arkę z gatunków drzew. I teraz... Kiedyś, też już dawno, nie wiem, z 15 lat temu może więcej nawet, na YouTube, czy na jakimś innym, czymś teraz nie pamiętam, może to nie było 15, bo nie wiem, czy YouTube był, ale na internecie gdzieś znalazłem takiego gościa, nazywał się Ron Wyatt. Słyszeliście o nim? Nie słyszeliście o Ronie Wyattie? Okej. Okay. On ma całą serię teraz jest filmików na YouTube jego. Ten gościu był takim samozwańczym, powiedzmy, archeologiem to nazwijmy. Nie tylko on, bo jeszcze on brał swoich synów, dwóch synów miał, I jeździli tam, powiedzmy, po Bliskim Wschodzie i on szukał te wszystkie miejsca biblijne.
Odkrył Sodomę i Gomorę, absolutnie odkrył. Odkrył miejsce, gdzie odkrył ten kamień, w którym jest napisane, że Mojżesz uderzył, popłynęła woda. Odkrył przenajróżniejsze rzeczy. Wszystko jest udokumentowane, to można poszukać. Ja przeczytam troszeczkę o nim. W 1960 roku prowadził amatorskie badania i prace archeologiczne, których wyniki miały potwierdzić, to jest Wikipedii, potwierdzić dosłownie odczytywany tekst Biblii jako opis zdarzeń historycznych. Wyatt miał rzekomo odnaleźć, dałem to na żółto, zobaczcie jak to ten świat to mówi, no, rzekomo miał odnaleźć, nie? W Dur-Pinar we wschodniej Turcji ślady Arki Noego. Wraz z grobowcem Noego i budowanym przez niego po potopie domem, w którym znajdowały się kamienne tablice z opisem ogólnoświatowego kataklizmu. Ogłosił także odkrycie między innymi biblijnej Sodomy i Gomory, Arki Przymierza, Wieży Babel, czy zatopionych rydwanów Faraona w miejscu, gdzie Izraelici przekroczyli Morze Czerwone. Podczas Eksodusu odkrycia, w cudzysłowie, Wyatta zostały odrzucone jako fałszerstwa przez środowiska naukowe i religijne, w tym przez członków jego własnego kościoła. Ich autentyczność uznają jednak niektóre środowiska fundamentalistycznych protestantów. To jest typowy język, że zostały odrzucone jako fałszerstwa przez kogo? Przez środowiska naukowe i religijne, przez ustalony jakiś taki, powiedzmy, samo, można powiedzieć, zwańczy autorytet. To, co nie pasuje do ewolucji, to, co nie pasuje do nurtów tego świata, jest, wiecie, zawsze usuwane. Jedynie jeszcze jest opisane, że autentyczność uznają jednak niektóre środowiska fundamentalistycznych protestantów, jest napisane, nie? Czyli fundamentalistów, to już jest się bardziej kojarzy z islamem. Takie, bo takie słownictwo, nie? Że fundamentalistyczni, co to znaczy? Nie? Czyli znaczy, że ludzi wierzących prawdopodobnie. Nie? Anyway, i teraz przejdę troszeczkę dalej. Coś chciałem tu jeszcze powiedzieć? Może nie? Tutaj wziąłem, z takich gazet znalazłem parę takich rzeczy. Zobaczcie, to jest... Wszyscy mówią, że tam niby nie ma tego, powiedzmy, że to nie Arka Noego, bleble, nie, że to nie znalazł, że to fałsze, że to nie wiadomo co, ale oglądajcie sobie jego filmy. Jak ja kiedyś o jego filmach wspomniałem, to też mnie ktoś skasował. Powiedział, co ty za jakieś głupoty oglądasz, to jest niemożliwe, ale to są dokumentalne filmy jego, jego tak samo wykłady i tak dalej. On June 20, czyli będę to po polsku czytał, turecki government ustalił, czyli powołał do życia krajowy park Arki Noego. To nastąpiło po tym, kiedy komisja governmentu potwierdziła, że 10 lat poszukiwawczej czy takiej odkrywczej pracy na miejscu, na tym miejscu, w tym parku, po angielsku lepiej poszło, przez Amerykana Ronalda Wyatta i jego kolegów. Okej, nie wiem jak mi to wyszło, ale chodzi o to, że tam Turcy przyjęli to oficjalnie jako autentyczne znalezisko. Pamiętajmy, że Noe nie był Żydem. Przepraszam, ja, no, Noe, nie był Żydem, to był Noe, to był starożytna, powiedzmy, patriarcha. On i tak samo islam go uważa, i tak samo inne religie, to był człowiek, który żył dawno, dawno temu. Więc Arka Noego, to miejsce jest zaakceptowane prawie przez wszystkich, tylko no, może nie przez Amerykanów i no, europejskich chrześcijan, powiedzmy, którzy uważają, że to jest kit, co nie? Niemniej jednak, gdzieś tam można sobie więcej po tym poczytać, okay? Tak mniej więcej to wygląda. Była na górze i potem zjechała na dół. I teraz te drzewo gofer, o którym mówiłem wcześniej, to jest luminat, nie? Drzewo gofer oznacza laminowane drewno. Czyli i tu jest kawałek z tego muzeum, z tego arki, on przywiózł kawałek. Tu widać, że to jest luminowane, to już jest skamieniałe, że to są jakieś levele, warstwy tego są. Czyli popatrzcie, to wskazuje na to, że niekoniecznie Noe poszedł, wziął, wiecie, wyrwał, czy tam siekierką jakieś drzewo skosił i przyniósł je tam, nie wiadomo co robił, tylko był luminat, jakieś warstwy różnego rodzaju drzew. I Słowo Boże mówi, zrób z drzewa gofer. Czyli Bóg mu mówi już coś. I teraz jeszcze jedną myśl taką powiem, żebyśmy zrozumieli mniej więcej pewną narrację rzeczy, że Bóg nie mówi w niektórych rzeczach w detalach dużo. Jak stworzył ziemię, to powiedział i rzekł Bóg i się stało. Nie opisuje wszystkich procesów fizyki, jakichś, wiecie, rozumiecie, jakichś praw fizycznych, jak nam, nie wiem, plazma, tam cokolwiek. Nie ma takiego języka, jest po prostu, niech stanie się to, niech będzie to. Jak wziął, stworzył człowieka, wziął, co? Proch ziemi, tchnął i stał się człowiek. Jest totalnie prosty opis. A zobaczcie, jak jesteśmy mocno skomplikowani. Rozumiemy? Że to nie jest wcale, jak jesteśmy ludźmi, których Bóg tak łatwo, tak opisał, że stworzył. Przecież nie tylko
układ nerwowy, krwionośny, w ogóle nasza psychika, mózg, w ogóle to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, skomplikowany biologiczny nośnik naszej duszy, nie? W którym nasza dusza się porusza. Co nie? I tak samo trzeba tą samą zasadę zaaplikować do arki. Ok? Mówię już godzinę. Nie wiem, który to jest slajd, numer slajdu. Ok, czyli tak. Drzewo Gopher. Następna rzecz, którą ten Wyatt odkrył, Ron, że przywiózł nity. Znaleziono wiele metalowych nitów i zawierają one wysoko wydajny stop metali, high-tech metal alloy, co zostało udowodnione przez oddzielne analizy laboratoryjne. I jest specjalny zrobiony film dokumentalny, kiedy oni to normalnie badają. Nie? Aluminium i metal tytanu znaleziono także w metalowych okuciach. Okay? A tytan to jest pierwiastek. Jedną rzecz chcę zauważyć znowu. Zobaczcie, tu jest na przykład napisane, że został odkryty w Wielkiej Brytanii przez Williama Gregora w 1791 roku. Nazwę pochodzącą od bóstw z mitologii greckiej, zawdzięcza i tak dalej. O, tytan, tytany. Zobaczcie, że nazwę z mitologii greckiej, co nie? Bo chodzi mi o to, że zobaczycie, że wiedza przez aniołów, która była dana gdzieś tam kiedyś, ona wraca. To czasy Noego. Że wiele wiedzy, wiele w ogóle technologii, wiele tego wszystkiego, co poszło do przodu, to dalej ma swoje źródło w duchowym, jakby to powiedzieć, w duchowej rzeczywistości. Aluminium, czyli glin, na przykład, nie będę się tutaj przy tym za długo zatrzymywał, chociaż tu się po tym trochę przysiedziałem, to trzeba, żeby zrobić w ogóle z aluminium, to są specjalne procesy, które zupełnie, nawet w naszym przypadku nie są, wiesz, w naszych czasach nie są wcale takie dawne. I stop tych dwóch rzeczy jest napisane, czy znalazłem takie coś, że znaczny postęp w badaniach nastąpił dopiero w latach 70. i był on związany z pracami prowadzonymi w USA do potrzeb wojska. W latach 70. A tam już to w arce było, nie? Noego. Myślę, że Noe nie użył wszelkiej całkowitej technologii, absolutnej, bo mogła ona też być zakazana lub nie, nie wiem, przez Boga. Może tak. Tak powiedziałem, nie ma opisu, jak wprowadził Noe, jak dokładnie zbudował Noe Arkę, ale biorąc pod uwagę, jak Pismo Święte opowiada o tym, jak Bóg stworzył świat, czy stworzył nas, czyli w bardzo, bardzo skromny sposób, a w rzeczywistości stworzenie jest super skomplikowane, tak samo mogło być z Arką Noego, której nie ma za dużego opisu, jak ją stworzył. A nie ma tak samo, nie mówi nam, jakiego rodzaju jedzenie wziął, jaki metabolizm mogły te zwierzęta mieć wcześniej. W ogóle, czy były to tylko szczeniaki, jakieś małe dzieciaki, takie rozumiecie, maluchy, czy to, co absolutnie, wiecie, może mieć wpływ na absolutne zrozumienie, nie? I teraz jeszcze raz. Potem sobie takie coś zobaczyłem. Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Okno na łokieć od góry. I tutaj jest słowo okno, ok? Na łokieć od góry. Coś miał w arce na łokieć od góry powiesić. Jest tam słowo sohar, czy zohar. To słowo w ten sposób napisane, zohar, występuje tylko raz, ono nie występuje nigdzie indziej. Jeżeli występuje słowo w Biblii jeden raz, to raczej ci, co tłumaczą, czy coś, po prostu nie wiedzą, co to znaczy. W wielu przypadkach. Bo nie ma referencji. I inne jakby forma tego słowa oznacza światło, jasność, południe, oznacza może wentylację, może cokolwiek. Cokolwiek on tam wziął, to zaaplikował jakąś tam technologię według tego słowa. Nie? Tak powiedziałem, ci bibliści czy coś, generalnie po prostu nie wiedzą, co to jest, tylko się mogą domyślać. Nie? To ogólnie oznacza popołudnie, tak jakby zamontuj popołudnie, nie? Czy czas odpoczynku, czy coś takiego, co po prostu nie robi absolutnie sensu. I to nawet nie znaczy to, tylko oni tak myślą, że to może to znaczyć. Anyway, czyli kolejna jakaś taka podpowiedź, że coś tam w tej arce było więcej niż tylko drewno i nic więcej. I teraz przechodzimy przez potop, dochodzimy do potopu. Wtedy rzekł Bóg do Noego, wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. Synami Noego, którzy wyszli z arki, byli Sem, Ham i Jafet. A Ham był ojcem Kanana. Ci trzej byli synami Noego i z nich wywodzi się cała ludność ziemi. Zobaczcie, jakie a Ham był ojcem Kanana. Nie? Z Kananem Żydzi mieli problem. Największe wróki praktycznie i tak dalej. Nie? W Filistynii, co prawda, ale już wspomina nam coś
na temat kolejny, Kanana, nie? Mówię, godzinę 10 minut chcecie przerwę zrobić, czy ciągnąć to? Ha? Nie wiem jak długo, ale już jesteśmy chyba blisko końca. Okej, to jest 92 slajd, no to jesteśmy nawet już ten. Co? Nie, jest 180, ale chciałem tak do 130 może dojść, czyli jeszcze za 40. Przerwę? Okej, okay. Czytamy później, to jest troszeczkę dalej, w pierwszej Mojżeszowej 13. To jest kiedy Jozue, to jeszcze nie Jozue, Mojżesz wysłał 12 zwiadowców, znana historia, tak? A więc poszli, wrócili, powiedzieli, że ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Pożera swoich mieszkańców. Zaczyna się, nie? Już znane. A wszelki lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. I takimi też byliśmy w ich oczach. Nawet tutaj odróżnia jeszcze mówi, widzieliśmy, że to są mężowie rośli, czyli że są sporzy ludzie. Tu nie chodzi teraz o już o, mówiąc olbrzymów, o dobrze zbudowanych jakichś ludzi, bo to słowo olbrzymów to jest znowu słowo Nephilim. Nie? To słowo Nephilim występuje trzy razy w Piśmie Świętym. Raz tam, gdzie była mowa, że się rodzili ci Nephilim, kobietom i aniołom, i występuje tutaj dwa razy. Co nie? Według doktora Michaela Heisera, gramatyka tego słowa, autor wyraźnie chce pokazać, że ci Nephilim to są ci sami Nephilim, co tam. Czyli następuje pytanie, co się stało, jak to się w ogóle stało. Nie? A przecież potop miał zniszczyć wszystkich i wszystko. Co nie? Także faktem jest, że oni są. Czyli już są po tej stronie potopu. I tam też jest taki werset, jest i przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron. I nieśli ją we dwóch na drążku, nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Czyli zobaczcie, jak niosło dwóch gości jedną kiść winogronu, czyli to też widać, że już jedzenie było modyfikowane w jakiś sposób. Czyli dostęp do genetyki dla nich już był tam dostępny. Dla tych ludzi żyjących tam w Kananie, w tamtym regionie. Może. Wcześniej jest napisane, że Bóg powiedział, że będziecie w niewoli przez 400 lat, aż się dopełni grzech Amorytów. Nie? Czyli cokolwiek oni tam robili, to Bóg powiedział, że musicie, aż się ich grzech dopełni, że cokolwiek tam robią, jak to się skończy, to dopiero skończy się niewola, dopiero pójdziecie tam. I zobaczcie, że to jest właśnie jeszcze odpowiedź na to dla niektórych. Może tam teraz, może nie, może następnym razem. Dlaczego Bóg kazał niektórych wybić do końca, niektóre narody, niektóre jakieś, powiedzmy, grupy etniczne, do końca. To nie było żadne właśnie etniczne jakieś wybijanie kobiet, biednych dzieci za nic, tylko bo Żydzi i tam zły Bóg kazał tam coś. Bo nie wszystkich Bóg kazał wybić. Niektórych powiedział, że wygnacie, że wygonicie, a niektórych wybijecie i ich zwierzęta, i wybijecie wszystko, co tam mają. Nie? Wszystko chodzi o geny, że nic, żeby się nie zmieszało, żeby nie było nic. Więcej mówił do nich wielokrotnie, nie weźmiecie sobie żon, ani nie będziecie dawać ich mężów, tych synów za mąż. Czyli to nie było jakieś tam takie tylko, bo religijne. To chodziło cały czas o zachowanie czystości, żeby się nie genetycznie nie mieszali. Dlatego takie kary były okrutne wręcz nawet. Okej. W Słowie Bożym czytamy takie coś. Wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi. Ja to podkreśliłem. Ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta i wszelkie płazy pełzające po ziemi. I wszyscy ludzie. Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło. Także tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi. Począwszy od człowieka, aż do bydła. Aż do płazów i ptactwa niebios. To wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce. Tam podkreśliłem kilka razy to, co było na ziemi. Cztery razy chyba tutaj Słowo Boże o tym mówi.
w sumie no, w dość w krótkim, w jednym takim powiedzmy no, wersecie. Czyli jeżeli się to nieraz powtarza, to rozumiemy, że kładzie nacisk na to, na coś. Wszystko, co było na ziemi, zginęło. No, w końcu się pojawili te Nephilim. Oni się wzięli, ale wiemy, że wszystko na ziemi to było zginęło. I teraz tak, są przynajmniej minimum 4 teorie, skąd, w jaki sposób mogli wiecie, znaleźć się ci te hybrydy znowu po tej stronie potopu. I jeszcze co jest ciekawe, że oni, tam Pismo Święte opisuje, że byli chyba Amos, nie pamiętam, że byli jak drzewa cedrowe Libanu, coś takiego wzrostu. Te drzewa cedrowe to ponoć, nie wiem, chyba 50 metrów nawet mogą mieć, nie wiem, czy 50, nie? Czyli, że też byli rośli, ale nie byli tacy jak ci pierwsi. Od tam chyba 30 to do ilość. Te drzewa wyjątkowo duże są. Czyli jeśli Bóg mówi, że tacy wielcy byli, to tamtym się spokojnie mogło wydawać, jeśli sięga mu do łydki albo do połowy, czy tam ileś, że on może go traktować jak szarańcze, nie? Że może go tam nadepnąć czy coś. Nie? Nie mam takich zdjęć, żeby porównać, ale anyway. Najwyraźniej już po potopie oni byli mniejsi i nastąpiła taka, powiedzmy, degradacja jakby, nie? Że te olbrzymy, to co słowo mówi tu, olbrzymy gdzieś tam, to nie były te same, takie wielkie. Niemniej jednak słowo Nephilim tyczy się dosłownie potomków aniołów i kobiet, nie? Czyli tak, jedna jest opcja, że nastąpiło drugie zstąpienie aniołów, czyli kolejna grupa, bo pierwsza wiemy, że siedzi Tartaros, została zamknięta na 70 pokoleń i to jak się tak policzy, to już się kończy ten czas. Albo się skończył. Także nie wiemy, czy to, co się ruszyła technologia od tych jakiegoś czasu tam do tyłu, to nie jest już ten czas. Więc czyli jeszcze raz zstąpili. Kolejna wersja. Któryś z synów Noego lub ich żon mieli skorumpowane DNA. Rob Skiba, potem o nim wspomnę, on też jest super gościu, który tam naprawdę ostro w tym, cała to jest jego misja, to jest jego, powiedzmy, służba przed Bogiem. Wiele lat temu zakończył, że tak powiem, pracę, wszystko zostawił i teraz siedzi, szuka, różne rzeczy takie naucza i tak dalej. Więc jest tak, w Słowie Bożym było napisane, że tylko Noe był tamim. Z Noem do Arki weszła jego żona, 3 synów i żony ich. Nie? Nawet nie weszła żadna więcej rodzina tych żon. Więc niektórzy, między innymi ten Rob Skiba, uważa, że jedna żona Hama, mogła mieć jednego jakoś tam chromozona, powiedzmy po prostu, nie wiem o co chodzi dokładnie, mogłem to tu pokazać, to właśnie wyjaśnił, ale mogła mieć skorumpowane DNA i przez nią mogło później nastąpić już, ten gen po prostu mógł się uaktywnić w którymś momencie, w którymś tam kolejnym potomku i mogło, po prostu te olbrzymy mogły się pojawić. Niektórzy mówią, że to nie miałoby zupełnego sensu, ponieważ po co Bóg by potop miał zrobić, jeśli to miałaby, powiedzmy, ten. Ale on absolutnie twierdzi, że tak chyba było, bo jednak Pismo Święte nigdzie nie mówi, że aniołowie wstąpili drugi raz i tak dalej, i tak dalej. Jest przepychanka. Trzecia możliwość to jest wykorzystanie technologii, czyli ci, którzy przetrwali, ci, powiedzmy, upadli, to mogła być już tylko elita. To mogli być ci półbogowie, czyli hybrydy jakieś i tak dalej. Niezwykli ludzie, którzy przetrwali potop. Mogli mieć już technologię taką, w której przetrwali, ukryli się albo pod ziemią, pod wodą lub w powietrzu. I za chwilkę tutaj pójdę też w takim jednym kierunku, coś wam powiem. Lub też użyli czary. Słowo greckie farmakia. Jedno takie tłumaczenie to jest pobudzić do życia. Farmakia. Nie? Bo my czary to sobie myślimy, mi się tak zawsze kojarzyło, że czary to tylko takie, a takie nic, nie? Tam coś czarujesz, może w kartami, nie wiem, rozumiecie? Ale jeśli chodzi o aniołów, to czary, bo tam aniołowie nauczali, pamiętacie? Czytałem, że aniołowie nauczali pewnej rzeczy, że czary mogą powodować między innymi otwieranie właśnie dostępu dla tych aniołów, czyli kolejna jest wiedza, może ich interwencja, cokolwiek to jest, otwiera się świat duchowy na człowieka w ten sposób, w jakiś sposób może mogli przyjść. Nikt nie wie do końca ostatecznie, jak to się mogło stać. Jest możliwe, że wszystkie 4 przypadki są aktualne, że wszystkie 4 rzeczy się miały miejsce. Nie? Teraz. A w Księdze Jubileuszy jest też takie miejsce napisane. Jest Kainam, jego nie ma w rodowodach, może przez to, że właśnie takie coś się stało. Jest napisane, że ten chłopak, syn rósł, a jego ojciec nauczył go pisać, a on poszedł szukać miejsca, w którym mógłby zdobyć dla siebie miasto. I znalazł pismo, które poprzednie pokolenie
wyryło na skalę i przeczytał, co na nim było. A on to przepisał i zgrzeszył przez to. Zawierało bowiem naukę czuwających, czyli czuwających tych aniołów pierwszych, no nie? Zgodnie z którą obserwowali oni znaki słońca, księżyca i gwiazd, wszystkie znaki nieba. I zapisał to i nie powiedział nic na ten temat, bo bał się mówić do Noego o tym, aby się na niego nie rozgniewał z tego powodu. Czyli jest jakiś tutaj podpowiedź w tych pismach, że ktoś znalazł nauczania na jakimś tam kamyku, tych przedpotopowych po prostu, no aniołów, nie? Czyli jakieś wiedzy tajemne, cokolwiek. Może to być źródłem, tam więcej nic nie jest napisane. I chcę wam jeszcze takich parę rzeczy powiedzieć. Jest epos o Gilgameszu, nie wiem, czy tak się po polsku nazywa, epik, Gilgamesz, nie? Epik. To są też sprzedpotopowe jeszcze różne takie informacja o tym, jak Gilgamesz przetrwał potop, ale to jest bardziej, która się, jakby inna wersja przetrwania potopu przez Noego. Czyli jakby opisuje Noego, opisując troszkę inne imiona. Po części jest podobne to do opisu biblijnego, później dopiero się absolutnie całkiem rozchodzi, nie? W inną stronę idzie. Czyli jest jakiś tam opis jeszcze. Zdecydowanie chyba chodzi tutaj bardziej o Noego, ale przez, że tak powiem, ludzi niewierzących. Ale znalazłem taką rzecz, jak sobie tam gdzieś kiedyś grzebałem. Znalazłem coś takiego, co się nazywa The Tablets of Thoth. Tablice Thota po polsku chyba. Albo Emerald Tablets, albo Szmaragdowe Tablice Thota. I powiem wam, że tak, żebym to odrzucił, bo tam sobie poczytam, bo różne śmieci są tam na tym. Ale to mnie zainteresowało, bo tam coś potem zobaczyłem. I dlatego teraz trochę o nich powiem, no nie? Że 10 tablic znalezionych w Wielkiej Piramidzie, autorem jest Thot, atlantycki kapłan, który założył kolonię w starożytnym Egipcie po tym, jak jego kraj zatonął. Był budowniczym piramidy w Gizie, przypisywanej Cheopsowi. Thot był nieśmiertelny, miał kilka wcieleń. I tam są tutaj jakieś jego imiona, jakie mógł mieć ewentualnie. I teraz tak, tekst podzielony jest na 14 rozdziałów, dwie ostatnie tablice, 9 i 10, nie są dostępne, są utajnione dla publicznej analizy, ponieważ ich zawartość jest zbyt trudna, czy też straszna dla przeciętnego człowieka. I tam jeszcze wtedy, jak sobie tak czytałem, to sobie myślę, to niby tak wygląda, to jest ta tablica, a Thot, to tutaj obok widzicie, to jest jakiś egipski bóg, który miał głowę jak bocian, nie? Jakiś taki, może to nie jest bocian, jakiś ptak. Czyli hybryd znowu jakiś tam. Okay? Takie coś. To jest ten cały Bóg to jest, że tak powiem, autentyczny Bóg, nie? Ten cały Thot. Tablice zbudowane z niezniszczalnego, szmaragdowego koloru materiału, powstałego wskutek alchemicznych transmutacji. Cokolwiek jest. I teraz, co tam jest napisane? Nie? Znowu polski, po polsku ja to znalazłem, ale po angielsku trochę jest inaczej. Znowu w tym polskim tak nie ma. Także to trochę jest może przeze mnie przeedytowane. Dla mnie to jest generalnie bardzo okultystyczny tekst, ale jest tu parę ciekawych rzeczy, które chcę powiedzieć. Szedłem ścieżką prowadzącą głęboko do serca ziemi i uczyłem się tajemnic, jak w górze, tak i na dole. Jak w górze, tak i na dole, to jest symbol Bafometa, symbol tutaj, takie coś, widzicie Lincolna, jak siedzi, ma pomnik taki, był wystawiony w Waszyngtonie, kiedyś potem go ściągnęli, nie? Identycznie tak samo. Czyli to jest symbol as above, as below, nie? Czyli bardzo okultystyczne i to, co on tutaj wspomina, to już jest w naszym życiu się dzieje. Czyli bogowie różni robią ten sam symbol, prezydent Obama nawet gdzieś tam kiedyś takie coś sobie zrobił chyba. CERN się z tym kojarzy. Czyli dostałem się do ukrytych komór Ziemi, głęboko pod skorupą Ziemi, drogą, która od praczasów była ukryta przed dziećmi człowieczymi. A Atlantyda, kolejny fragment, a Atlantyda zniknęła pod ciemnymi falami. Brama, która została otwarta, została zniszczona, tak samo jak brama prowadząca w dół. Wszystkie wyspy poza Unalem i częścią wyspy synów mieszkańca zostały zniszczone. Oszczędził ich, aby stali się nauczycielami i światłami na ścieżce dla tych, którzy mieli nadejść później, światłami dla dzieci człowieczych. Nie? Czyli jakieś tutaj opowiada historię. Wtedy zebrałem synów Atlantydy i zebrałem wszystkie me zapisy z zatopionej Atlantydy do wehikułu przestrzeni. Zebrałem wszystkie me moce i wiele instrumentów potężnej magii. Czyli on tu gdzieś jakiś tam opisuje, że jakimś wehikułem przeszedł przez potop. Zabrał jakieś moce i instrumenty magii. Potem wznieśliśmy się na inny fragment, się na skrzydłach poranka. Wznieśliśmy się ponad świątynię, pozostawiając trzech i mieszkańców głęboko w halach pod świątynią.
Pod nami wielka świątynia zatonęła w falach i zamknęła drogę do panów cykli. Głęboko pod skałą ukryłem swój wehikuł, to kolejny fragment, przestrzeni, wyczekując czasu, gdy człowiek znów będzie mógł być wolny. W miejscu, gdzie ukryty jest wehikuł przestrzeni, zbudowałem drogowskaz w formie lwa, podobnego do człowieka. Tam, pod tym lwem, statek mój spoczywa ciągle jeszcze, aby zostać użytym, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba. Człowiek-lew to się kojarzy z tym sfinksem. Czyli tu jakiś gościu, niby stare tablice, opisuje potop, opisuje, że jakieś powery miał moce. Tutaj chyba tego nie napisałem, ale tam jeszcze przeczytałem, że on jak potem ludzie byli gotowi, jak on przyleciał, to chcieli z nim walczyć, to on jakimiś promieniami ich tam pozabijał trochę. Potem się go przestraszyli, bo zaczęli, że ma powery, czyli Bóg zstąpił z nieba dla nich. Wtedy go przyjęli po przyjacielsku i wtedy mógł ich już nauczać technologii, ble, 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 nie? I do tego momentu to tak sobie myślałem o takie tam bzdury. Bo jeszcze czytając to, bo to nie ma nigdzie w solidnych miejscach, tylko u tych wszystkich okultystów. Ale czytając jeszcze te rzeczy, to gdzieś tam przeczytałem, że moc płynąca od niego, czyli nauki jego, to nie tylko, że trzeba przeczytać te tablice jego, tylko trzeba je tam czytać i tam, nie wiadomo, coś tam medytować nad nimi. I dopiero one otwierają człowieka na moc, na poznanie, ble, 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 czyli gdzieś tam na jakieś duchowe, whatever, otwieram jakieś drzwi. No i do tego momentu to sobie myślę, głupota, nie? To była jedna z takich krecich nor, które gdzieś tam sobie szukałem. Ale zauważyłem coś takiego. Kabalistyczne drzewo życia z atrybutami Tarota, Tota. Myślę, o, kabała tutaj zaczyna wchodzić i Tarot, Tota, co nie? Więc ten cały Tot, jakieś kabalistyczne drzewo życia, czyli tutaj, ja nie wiem, o co chodzi, bo to nie są rzeczy, które ja nawet chcę wiedzieć, nie myślę, że wy chcecie wiedzieć. Ale tu zaczyna się jakiś spory okultyzm. I co się dowiedziałem, że Isaac Newton, jest napisane o nim, że angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, badacz Biblii i alchemik, odkrywca trzech zasad dynamiki, że jedno z tłumaczeń tych tablic Tota zrobił Isaac Newton. Jest napisane, że a translation by Isaac Newton is found among his alchemical papers that are currently housed in King's College Library, Cambridge University. Okay? Czyli te takie niby nic, dziadostwo. Tym zajmował się pan Isaac Newton, który był też badaczem Biblii, okay, a, który był alchemikiem. Nie wiem, czy gdzieś tutaj definiuje alchemię później. Ale poszedłem dalej śladem pana Isaaca Newtona, bo teraz schodzę w takim miejsce, gdzie chcę pokazać wam, co powiedziałem wcześniej, że współczesna nauka ma swoje korzenie w okultyzmie, w naukach upadłych aniołów i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli te tablice Tota są kitem, to tak czy siak, to ma demoniczne znaczenie. Jeżeli ten Isaac Newton to przetłumaczył i się grzebał w tych wszystkich rzeczach, to na pewno miał z tym do czynienia. No nie? I w 1666 roku wyszedł z zasadą niczego innego jak grawitacja. Nie? Wymyślił niby. Kiedy spadło mu niby jabłko na głowę. Tak? I powiem wam, że poszedłem dalej, ja tego nie powiem, nie będę go pokazywał, ale poszedłem dalej tym tropem i doszedłem przez jabłko, wiecie do kogo? Do Apple Computers. Nie? Przez tutaj taką linią, która prowadzi jedna do drugiego i w końcu do Apple. Nawet nie wiem, czy wiecie, że pokazywam, że jak się złoży dwa te symbole jabłka, te logo, w takim pod kącikiem, to wychodzi aliena twarz. To tylko taka ciekawostka, możliwe, że nic nieznacząca. Tak? Masz gdzieś? Okej, okay, zobaczcie. I znalazłem takie coś, że są na temat książki, na temat Isaaca Newtona, Alchemy, Prophecy, and the search for lost knowledge. Lost knowledge. Zagubiona wiedza. Wiedza przedpotopowa, wiedza aniołów. Isaac Newton's Freemasonry. Okazuje się, że ten człowiek był masonem. The Alchemy of Science and Mysticism. Czyli łączy naukę z mistycyzmem. Pan Isaac Newton, jeden z bardzo takich, wiecie, filarów nauki, nawet gdzieś tam, tych początków. A kolejna rzecz. Isaac Newton's and the Transmutation of Alchemy. Czyli mam jakieś już transmutacja wchodzą w rzecz, w ten. Nie? Czyli tu jest jeszcze mowa była wcześniej o kabale. I teraz popatrzcie, bo to, jak tak powiedziałem, mi się różne myśli schodziły. Pamiętajcie, że łączymy kropki różne. Poszczególne kropki, tak się pytałeś wcześniej, co to ma wspólnego z tym, a co z tamtym, nie mogą nie robić sensu. Ale jeżeli zaczniemy te kropki, te różne rzeczy łączyć, potem łączyć i łączyć i łączyć, nagle się okazuje, że wychodzi, tak jak w puzzlach, jeden solidny obraz wszystkiego. Tak biblijny, jak rzeczywisty, w którym żyjemy. I teraz, kabała.
nigdy się na mnie interesowałem kabałem, nie wiedziałem, o co chodzi i w ogóle mnie kabała nie ruszała, co nie? Tu znalazłem takie bardzo krótkie stwierdzenie i to jest zgodne, bo potem zacząłem trochę kabałą, nie tyle się interesować kabałą, co o kabale, no nie? Nie podaję tutaj, nie podam dwóch źródeł, ale mam takich, jeszcze słucham rabinów też. Normalnie chrześcijańskich rabinów, którzy nauczają, też ciągną wszystko z hebrajskiego, z różnych powiedzmy innych rzeczy też, jak Miszna na przykład, czy tam nawet innych jeszcze i tak dalej. Także mówią, że kabała, prawdziwa kabała, kabala, to jest przekazywana tylko ustnie, z ojca na syna. Nigdzie nie jest zapisana. To nie jest wiedza w ogóle, która jest gdzieś indziej niż w głowie ludzi. Nie jest w ogóle i w ten sposób nie wycieknie nigdzie. Pozostałe dwa levele, czyli tam poziomy kabały są powiedzmy dostępne. Ostatni, najniższy to jak ten jeden z rabinów cały czas mówi, to jest ten Madonna garbage, czyli śmieci Madonny, nie? Czyli te takie, co powiedzmy aktorzy tam niby w kabale się znajdują. A kabała to jest znowu jakaś wiedza, która ma tam być, człowiek jest uduchowiony, niby ma być ponadprzeciętny i tak dalej, i tak dalej. A tutaj znamy takie coś, kabała, wiedza tajemna nie dla każdego. Jako nauka dla wybranych kabała nie jest powszechnie dostępna. Ujawniając jej tajemnicę, robimy coś niestosownego, mówi w Dwójce filozof Andrzej Serafin w rozmowie o żydowskiej mistyce i jej wpływie na europejską kulturę. I dalej, co ma kabała wspólnego z niczym czy z czymś? Pan Michio Kaku, nie wiem czy słyszeliście o tym gościu, fizyk teoretyczny, jeden z wiodących, dzisiaj to jest w ogóle taki gościu też bardzo znany, jeśli chodzi o fizykę jądrową, o te wszystkie quantum theories i tak dalej, kwantowe. To jest jeden z, naprawdę z takich, na dzisiaj to jest jeden z, sam szczyt nauki, nie? A kosmologia z kabały. Nie? I teraz mam tu takie coś napisane, kabalista, po angielsku mam to napisane, Rav Berg teaching has revealed a standing truth, czyli jakby wyjaśnił niesamowitą prawdę, gdzie współczesnym... Mógłbym to wyświetlić, ale... Anyway, co tu widzimy na tym zdjęciu? Tu widzimy w NASA wykłady, prelekcje na temat kabały i oni mówią generalnie, może to jednak przeczytam. Modern day physicists, czyli współcześni fizycy, potwierdzają, że starożytna kabala, czy kabała, która została przekazana nam co najmniej tam 2000 lat temu, jeśli chodzi o kosmologię i naturę rzeczywistości, od najprostszych naukowych prawd do najbardziej skomplikowanych kwantowych fizyk jest już tam, powiedzmy, w tej kabale zawarta. Nie? Czyli z jednej strony mówimy tajemna wiedza, czy tam jakiś wspólnego, a co oni tam wiedzą, co tam kabała. Kabała to jest wiedza sprzed potopu, bardzo skomplikowana technologia, wszystko, wszystko, total, wypas. Co ma wspólnego, powiedzmy, NASA z kabałą? Już mówiliśmy o NASA wcześniej. Nie wiem, czy wiecie, że hebrajskie słowo nasza, które ma źródłowym słowem jest NASA, to znaczy słowo zwieść. I kiedy Ewa mówi do Boga, szatan mnie zwiódł, to używa, mówi słowa szatan nasza mnie. Szatan nasa mnie. Szatan mnie zwiódł. To jest takie zwieść, odnieść, w górę podnieść. Coś, rozumiecie? Coś na tej zasadzie. No, może dlatego to ta NASA tak się nazywa, nie wiem. Ale to jest słowo nasza, czy nasza, które pochodzi od słowa NASA, co nie? Ja nie wiem, to tylko ciekawostka taka. I teraz dalej. Więc mamy Noego, mamy Sema, Hama i Jafeta, okay? Trzech synów. Sem, po lewej stronie widzimy, tutaj są ich potomkowie, nie będę teraz już czytał tego. I w genealogii Sema nie ma żadnych hybrydów, żadnych olbrzymów. Okay. Z genealogii Sema jest Pan Jezus. Okay. U Hama to prawie same olbrzymy i wszystko jest masa i potem się jeszcze przyjrzymy, ale wcześniej jeszcze u Jafeta w Biblii nigdzie nie ma opisanych olbrzymów, żeby w jego pokoleniu były. Ale od niego pochodzi Gog i Magog. W jego genealogii jest Gog i Magog. I jest teraz taka ciekawostka, znowu kolejna kropka w tym całym łączeniu tych wszystkich rzeczy. Gog i Magog jest taka parada w Anglii raz w roku, się nazywa Lord's Mayor Parade i tam koncentrują się nad Gogiem i Magogiem, nad dwoma olbrzymami, których noszą, tam powiedzmy paradują z nimi. Nie wiem, jakie detale, nawet nie wnikałem, ale wiem, że takie coś jest, co nie? Więc Gog i Magog byli olbrzymami i ciekawostką jest, że zapoczątkował to King John Lackland, tą całą paradę, z którym poza dwoma amerykańskimi
prezydentami spokrewnieni są wszyscy, są jego potomkami. Wszyscy mają z nim pokrewieństwo, z tym królem, nie? Angielskim. Okay? To kolejna ciekawostka. I dalej, jeszcze idąc tropem tych magogów, gogów i magogów, Marco Polo bardzo ciekawy człowiek, podróżował bardzo dużo. On przywoził nieraz takie rzeczy, że informacje, że w Chinach na przykład były smoki, co nie? Że widział smoki w Chinach, jeszcze żywe. Ale jedną z rzeczy, którą przywiózł, to nazwał chiński mur Rampart of Gog and Magog. Taka jest pierwotna nazwa. Tak się nazywał chiński mur. Rampart to jest właśnie taki mur obronny, który jest szeroki z tymi, nie? Powiedzmy, że można po nim jeździć wozem, koniem czy czymś. Rampart Goga i Magoga. I to była starożytna, czy wcześniejsza nazwa muru chińskiego. Nie? Rampart of Gog and Magog. I dalej idąc tym tropem, i że... Nie wiem, czy to prawda, nie? To już tylko teraz gdybamy, ale to są takie wszystko bardzo dziwne rzeczy. I że często Aleksander, nie wiem, czy widzicie, przedstawiany jest... O, uciekł mi znowu slajd. To coś nie, to jest na mnie tak. Aleksander przedstawiany jest z rogami. Widać? Czyli niektórzy mówią, czy to jest symbolika. Wiecie, w ten współczesny czas, świat, który odrzucił jako fałszywe odkrycia Ronalda Wyatta i te wszystkie rzeczy, to mówią, czy przeróżne rzeczy, to mówią, ale mieli fantazję ci w mitologii greckiej na przykład i tak dalej, a zaraz jeszcze o niej wspomnę coś. Takie sobie wymyślali rzeczy jakieś i tak dalej. To nie są żadne wymysły, to jest wszystko autentyczna historia. Nie wiem, czy Aleksander Wielki był hybrydem też, czy nie. Był na pewno ponadprzeciętnym człowiekiem i takich murków, jak ten, wybudował więcej w wielu miejscach różnych, niekoniecznie wszystko, są tak zwane sławne Gates of Alexander, czyli przed olbrzymami budował różne takie fortece, powiedzmy. Nie? Jeszcze chyba tu jest powiązanie Goga z Agagiem, ale to nie będę czytał, ponieważ Septuaginta tłumaczy słowo, gdzie Biblia tłumaczy Agag, Septuaginta w tym miejscu mówi Gog. Dalej kilka wersetów, w którym Pismo Święte mówi o Gogu i Magogu. Nawet wojny końcowe będą w Księdze Objawienia jest napisane. I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi Goga i Magoga i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. To był, teraz będzie Misraim. Po polsku dziwnie te nazwy brzmią, bo to człowiek się po tym po angielsku cały czas uczy, nie? Misraim. Misraim to jest Egipt po hebrajsku, tak się nazywa. Czyli Misraim założył Egipt, no nie? A Misraim zrodził Ludytów, Anamonitów, tamtego i na koniec Filistynów oraz Kaftorytów. I tym się chciałem przyjrzeć, Filistynom. Filistynów znamy wszyscy, prawda? Wróg taki, powiedzmy, Izraela, z którym co chwilę gdzieś tam walczą. U nich znany był Goliat i jego bracia z olbrzymów, nie? Czyli wiemy, że byli wśród Filistynów olbrzymi. I teraz idąc Kaftorytami, to jest bardzo ciekawe, Słowo Boże mówi w Jeremiasza, że Pan zniszczy Filistynów, resztki z wyspy Kaftor. I później znowu w Amosa jest Filistyńczyków z Kaftoru. Wyspa Kaftor. Znowu mi się coś pomyliło, się jeszcze nie nauczyłem. Wyspa Kaftor to Kreta. Ok. O, to jeszcze, tu są linki, jakby coś tak mówię. Można sobie tam popatrzeć, gdzie to jest. I teraz, już tam przedtem podałem tę wojna bogów i tytanów, co nie, tą płaskorzeźbę. Jedną z najbardziej znanych miejsc na Krecie, za czasów apostołów, później podam linki jeszcze dalej do kogo, kto to naucza, jest to, że tam był grób Zeusa. Nie? I że jeszcze za czasów apostolskich, za czasów Kościoła, ludzie pielgrzymowali na grób Zeusa, na święto zmarłych może, nie wiem po co, ale... I chrześcijanie tam chodzili nawet i mówili, słuchajcie, co będziecie tam zmarłego Boga, whatever, czcić, jak macie, jak może, jak mamy naszego Boga, który zmartwychwstał. Czyli tu jest napisane, że aż 70 starożytnych autorów wspomina o kreteńskim grobowcu Zeusa, a współcześni podróżnicy świadczą o żywej tradycji ludowej na wyspie. Okay? Z wyspy Krety pochodzi cała mitologia grecka. Wszyscy bogowie greccy wzięli się z Krety. Okay? Wszyscy bogowie, tutaj widać może na tych slajsach, zobaczcie znowu, mamy hybrydy wężowatego gościa, jakiś gościu, mężczyzna z głową konia, czy to z głową krowy, a wężowaty bóg będzie się pojawiał często. Bo mówimy teraz, znowu powiem tak, to jest tylko jakby schemat. Mitologia grecka to jest
coś, co w jednej linii po potopie, czy po może wieży Babel, do niej zaraz dojdziemy, zostało. I teraz Grecy widzieli to tak, Rzymianie tak, tam jacyś tak. Na całym świecie wszystko jest dokładnie to samo. Ten wężowaty Bóg się powtarza, to się, wiecie o co chodzi? Tylko mają inne nazwy, inny przydział, inne nazwy generalnie, ale przydział nawet ról ten sam, co nie? Czyli tutaj coś tam jest popisywane, jak oni się nazywali, to tamto, siamto, plus ta cała historia, że jedni wybili drugich, tytany wybiły Olimpusów, czyli Olimpianów i tak dalej, i tak dalej. Tu jest jakiś taki opis. Hybryda jest złożona z dwóch lub więcej gatunków zwierząt i lub ludzi. Choć mogą się wydawać dziwne, Grecy bez końca pokochali fabrykowanie tych stworzeń. W najwcześniejszych mitach i legendach można rozpoznać hybrydy. Nie wspominając już o zamieszkaniu licznych dzieł sztuki. Ja to nie wiem, czy to jest po polsku było oryginalnie, czyli moje tłumaczenie, dlatego czasami się ten... się zgubiłem chyba. Szczególnie dla Greków istoty wyobraźni musiały mieć wielkie znaczenie, ponieważ reprezentowały niecywilizowane siły natury, które sprzeciwiały się ludzkości. Centaur w mitologii i w sztuce greckiej, centaur ma tułów człowieka połączony z ciałem konia. I tak dalej. Teraz tutaj wymieniałem takich przeróżne te hybrydy i tak dalej, i tak dalej. Już się przerabiamy, ale chodzi mi o to, że to się cały czas powtarza i powtarza i powtarza. I teraz wam coś pokażę. Pokażę wam hybrydy w Biblii, ok? Jakie są, ok? Które tam wcześniej oni wymieniali, co nie? W Biblii. Ok. Pierwszy to jest Shed, ok? Shed, Shadu, Lamasu. Różne mają nazwy. Występuje w 5 Mojżeszowej 32 werset, 17, 32 rozdział, 17 werset. Składali ofiary demonom. Składali ofiary demonom, które nie są bogami. Bogom, których ojcowie wasi nie znali. Nowym, które niedawno się pojawiły. O nich jeszcze porozmawiamy później, w innym tym. Ale tutaj, gdzie słowo demonom, jest słowo hebrajskie shed, które oznacza demon, ale shed to jest właśnie ten gościu. No nie? To jest ten taki pół człowiek, pół koń, czy cokolwiek to jest. Nie głowa jakaś, a reszta, to nie wiem, czy to jest koń, czy krowa. Słucham? To jest jeden z takich, nie? Tak, ale słowo pod słowo demonom w hebrajskim jest słowo shed. Okay? A shed to jest ten gościu właśnie. To sobie możecie sprawdzić, pogooglować, poszukać. Nie? To jest ten demon, to jest żywa istota. To nie jest. To właściwie jest słowo napisane demon, bo możemy teraz jeszcze dojść do takich rzeczy. Czy jeżeli produkujemy jakieś takie dziwne hybrydy, czy to nie są awatary dla demonów tych po prostu, czy te demony nie używają ciał tych dziwnych zwierząt, nie? To jest jeszcze zupełnie inny temat. Ale to jest. Że w hebrajskim pisze shed. Shed. Tak. Tak. Co jest przetłumaczone jako demon, ale shed to jest właśnie to. To jest to. To coś, nie? Teraz tak. W Izajaszu i w 3 Mojżeszowej 17:7, w Izajaszu 13:21. To jest w Biblii Tysiąclecia werset. Dziki zwierz tam mieć będzie swe leże, sowy napełnią ich domy, strusie się tam zagnieżdżą i kozły będą harcować. Okay. Kozły to jest Seir, satyrowie po polsku, takie coś znalazłem, nie? Seir też jest przetłumaczony jako diabeł, dosłownie kóz demon, czy koza demon, nie? I w tym innym miejscu, w Mojżeszowej jest tak samo. I nie będą już zażynali swoich zwierząt na rzeźne ofiary dla demonów. I to też jest tam te słowo Seir wymienione, nie? Proszę? Wiecie, bo chodzi o to, że to jest język oryginalny hebrajski na przykład, nie? Więc oni na przykład, jeśli, no nie wiem, jakby to tutaj powiedzieć. Chihuahua to jest mieszanka jakichś tam psów, nie? Załóżmy, że rasa wyszła, nie? Więc oni na przykład mówili po swojemu, że to jest nasz pies, jakiś tam rasa Chihuahua. Rozumiecie? Czy to jest shed? Czyli oni wiedzieli, kto to jest Chihuahua. Mały pies. Tako pies. Ale u nas się to przetłumaczyli inaczej, ale oni wiedzieli, że seir to jest właśnie to, nie? Ale w tłumaczeniach późniejszych się to gdzieś gubi. W hebrajskim jest seir, a w naszym jest diabeł. Nie? Także to jest seir. Dalej możecie sobie to posprawdzać, jeśli będziecie chcieli. Słucham? Gdzie?
Nie, 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 dlatego że w tym wersecie poniżej, w naszych tłumaczeniach jest napisane znowu na rzeźną ofiarę dla demonów, nie? To nie, 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 nie. Oryginalne słowo w hebrajskim tam też jest seir. Czyli jest raz przetłumaczone kozły, a raz jest przetłumaczone demonów. Ale słowo jest seir w tym miejscu. Nie? Okej. Okay. Miniatur albo moloch. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalem i dla molocha, ohydnego bałwana Amonitów. Amonici i Moabici to były narody, które powstały z córek Lota. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię. Wyszedł Noe, Lot z Sodomy. O Sodomie może też porozmawiamy później, bo Sodoma też ma powód, dla którego Bóg zniszczył, też ten sam. Dla którego zniszczył Sodomę i Gomorę. Nie, nie tam inny. Nie? Także anyway. Także tutaj jest to mężczyzna z głową konia. Takie rzeczy też, z krowy, takie rzeczy też występują gdzieś tam. Tak jak mówię, ja tylko sobie mogę na razie sobie gdybać czy myśleć, nie? Że te stwory mogły być po prostu opętane przez demony, one mogły mieć ponadnaturalne moce. Ja nie wiem, to jest trudno dzisiaj nam powiedzieć z perspektywy czasu. Ale występuje w Biblii właśnie takie coś. I to było żywe kiedyś. Tu akurat jakie znalazłem zdjęcia, przykładowo, na jakiś tutaj na talerzu czy na czymś widać takiego klienta podobnego. Czyli też tam łaziły jakieś dziwactwa, którym ludzie składali ofiary. Nie? Czyli chodzi mi o to, że kiedy takie hybrydy, może jakieś dziadostwo takie się działo, czy miało miejsce, nie wiemy, czy to nie było kierowane czysto demonicznie, ponieważ demony, czyli te duchy tych stworzeń, które zostały na ziemi, one są duchami, one są autentycznie. Jest napisane, że one zostały, to są inteligentne stworzenia, one się nigdzie nie rozpłynęły, one zmieniły tylko swój, że tak powiem, fizyczny wygląd. Czyli z fizycznego, widzialnego wyglądu są duchowymi istotami, ale dalej mają wpływ na nas, dlatego dużo rzeczy się dzieje, one sobie istnieją, one mają swój jakiś tam plan, whatever, coś tam robią, ale chętnie, podejrzewam, by chciały mieć ciało. Anioł nie potrzebuje ciała, anioł sobie może ciało zmaterializować, jak chce. Demon nie może się zmaterializować, demon ma wszelkie potrzeby, różne takie, powiedzmy, to też może kiedy indziej, więc demon chce opanować ludzkie ciało, nie? Żeby poprzez ludzkie ciało zaspokajać swoje pożądliwości. Różnego rodzaju pożądliwości, nie? Czyli teraz, co chcę powiedzieć, czy możliwe, że te dziwne hybrydy były po prostu opętane przez demony, nie? Tak jak jest tam napisane, że w świnie weszło dużo tych demonów. Czy wyszły z człowieka, legion wszedł w świnie. Czyli to, Słowo Boże, to wszystko, wiecie, każdy z tych tematów, jak powiedziałem, to są poszczególne kropki, trzeba było kolejną kropkę wziąć i obejść ją. Czy te właśnie stworzenia dziwne nie były czysto demoniczne, bo tu jest napisane demony, ale wiemy, że to był taki facet, krowa z głową człowieka. Czyli i to jest napisane demon, ale tu chodzi o to, że w swojej naturze duchowej to był demon. To nie było zwykłe jakieś tam coś tam, nie? Czyli stworzonko jakieś hybrydowe, nie? Może takie stworzonka mają się ok, jak się zmiesza psy czy coś tam z czymś tam. Chociaż jeszcze może o tym też powiemy. Powiem, nie teraz, bo nie mam, nie? Liger jest takie zwierzę. Wymyślili to jeszcze co? No nie wiem. Liger jest takim zwierzęciem, to jest lew i tygrys zmieszany ze sobą. I chyba jest tak, że u tygrysa gen wzrostu jest u matki, a u lwa u ojca, załóżmy tak, i kiedy się pomiesza te dwa, które nie mają gena wzrostu, to po prostu jest liger, to się nazywa, jest możecie tam sobie poszukać, i to coś normalnie, tygrys jest baby, a już jest normalnie jak krowa. I on cały czas rośnie, co nie? Je normalnie 50 funtów dziennie mięsa i tak dalej, i tak dalej. I on nie stanie, nie ma gena, który mu powie, kończysz rosnąć. Czyli nie wiadomo, jak daleko może urosnąć. I to się dzieje dzisiaj. To jakiś tam test zrobili i tam się cieszą w parku, jest atrakcją dla odwiedzających. Jest bardzo friendly i tak dalej. Przyjazny. Dalej, kolejny, czwarty, ostatni. Jeszcze tam są chyba, ale na razie zatrzymamy się przy tym. Ariel, czyli tak. A Beneja, syn Jehojady, mąż dzielny, który dokonał wielu czynów, pochodził z Kabesel. Zabił on obu synów Ariela z Moabu. On też, gdy pewnego razu spadł śnieg, stąpił do dołu i zabił tam lwa. I ciekawe jest, że słowo Ariel oznacza lwy jak mężczyźni. Lwy jak mężczyźni. Czyli pół człowiek, pół lew. No nie? Hybryd. Co nie? I mimo to wszystko, że tu jest napisane, że zabił lwa, bo tu jest napisane, że zabił Ariela, ale potem jeszcze zabił lwa. Nie? Zabił dwóch ich do tego. I tak samo te hierogryfy, tabliczki i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie pokazują takie istoty dziwne. Zresztą to widzieliśmy już wcześniej, że nawet ten Tod Bóg niby miał głowę ptaka. I to będzie tyle może. Najsławniejszym chyba hybrydem jest Sfinks właśnie. Zgadza się?
Sfinks, mityczne stworzenie przedstawiane zazwyczaj jako lew z ludzką głową, ale nie zawsze, zdarza się czasami, że sfinksy mają głowy ptaków, sokołów lub orłów lub głowy baranów. Wizerunek ten wywodzi się z czasów egipskiego starego państwa, tworzonym wówczas rzeźbą starożytni Grecy nadali nazwę, określając żeńskiego potwora itd., itd. Czyli dalej mamy wpływ Greków. Jeszcze chwilę o tej mitologii greckiej troszeczkę. W starożytnej mitologii greckiej i rzymskiej bogowie zstąpili z niebios, by połączyć się z kobietami, które z kolei urodziły nadprzyrodzonych, hybrydowych ludzi, którzy posiadali niesamowite zdolności i lub moce. To dało początek legendom takim jak Herkules, Achilles, a także bliźniakom Romulusowi i Remusowi. Co ciekawe, te mitologie mają również wspólną ideę. Króla bogów. Zeus był królem greckich bogów, a Jowisz królem rzymskich bogów. Wielu, którzy studiują te tradycje, wierzy, że te różne wersje króla bogów odnoszą się do szatana, od kiedy ci bogowie, królowie rządzą innymi bogami. A ponieważ szatan jest postrzegany jako władca demonów, anioły, które zgrzeszyły, to podobieństwo jest wspomniane. Warto również zauważyć, że szatan chciał stać się Bogiem, Księga Izajasza. I teraz, jeśli się patrzy z kolei na mitologię grecką, na bogów greckich i na bogów rzymskich, to widzicie, mają tylko inne nazwy, a dokładnie tą samą funkcję, te same atrybuty. I powiem, że teraz pociągnę jedną taką myśl, że ci bogowie w roku mniej więcej 300, kiedy wyznawca Mitry, czyli dalej tam tych wszystkich, powiedzmy, tych samych bogów, tego samego jednego człowieka, Konstantyn, cesarz rzymski, że tak powiem, jakby już pozwolił na upaństwawianie się religii chrześcijańskiej w Imperium Rzymskim, to w tamtym czasie, już tutaj napisałem, to jest tutaj, że ci bogowie stają się w Imperium Rzymskim, czy w Kościoła Rzymskiego w początkach, stają się w Kościele Rzymskokatolickim patronami, stają się świętymi. Wcześniej byli bogami poszczególnych, powiedzmy, jakiś tam bóg od tego, nie? Czyli bóg jakichś myśliwych, mądrości, piękności, zbiorów, zdrowia, nieba, muzyki, wojny, bóg blacksmith, to są ten... Kowali, co nie? I tak dalej, i tak dalej. To się stają patronami. Patron kowali, patron taki, patron siaki. Bogowie zmieniają tylko, jakby to powiedzieć, podtytuł, no bo w końcu w chrześcijaństwie już nie pasuje, że było za dużo bogów, bóg jest jeden. Ale to dalej jest w tym wszystkim, to są dalej ci sami bogowie, czyli ludzie, którzy modlą się do tego, modlą się dalej do tych samych demonów, czy do tych istot, i tak dalej, i tak dalej. Dużo się nie zmieniło. Ok? I teraz, po Kuszu dochodzimy do Nimroda, kolejnym synu. I Nimrod jeszcze tylko i wieża Babel, i to będzie koniec, no nie? Nimrod jest niesamowitą postacią, czyli mamy kilkaset lat po potopie, kilkaset lat. Gdzieś tam kiedyś słyszałem, że było 600 tysięcy ludzi w tym czasie na Ziemi, ale się gdzieś tam potem słyszałem, że jak 6 tysięcy, czyli źle zrozumiałem. 600, 6000, nie? Czyli było około 6 tysięcy ludzi w tamtym czasie i Nimrod był bardzo ciekawą postacią. Jak już w tym wszystkim cały czas się mieli, nie wiem, czy już zauważyliście, około tych hybrydów i tego wszystkiego, cały czas mieszanie genów i tak dalej przez ten cały czas, to zobaczycie, że on po potopie, bo jest pytanie, skąd się mogły wziąć te hybrydy później też, no nie? Bo jeszcze cały czas to nie odpowiadało, tylko pokazuje cały czas, że są, że to. A skąd się mogły wziąć? Tu może być jakiś znowu podpowiedź w jego, że tak powiem, w jego osobie. I teraz tak, a Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi. Był on dzielnym, myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się dzielny, myśliwy przed Panem jak Nimrod. A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rehowot, Ir, i Kalach oraz, a może to nazwa, bo to duże litery, Resen. Wielkie miasto między Niniwą a Kalach, co? To ja to tak tłumaczę, także ten, jeszcze już tam siedzę nieraz po nocach z tym... Już potem nie wiem, a nieraz te niektóre rzeczy zostawiam na później, a później nie wrócę, a nieraz potem wrócę, patrzę na jakieś błędy, czy tam, wiecie, nieskończone, coś poprawiam, potem whatever. Anyway, czyli tak.
To jest Mr. Nimrod, już o nim przeczytałem. I teraz tak, w języku hebrajskim słowa, okej, okay, jest, to jest z Biblii Gdańskiej, czyli tak trochę jest inaczej. Achuz zrodził Nemroda, który począł być możnym na ziemi. Ten był możnym myśliwcem przed obliczem pańskim. Przetoż się mówi jako Nemrod, możny myśliwiec przed Panem. Dlatego wziąłem to, bo to troszeczkę, te, mimo dziwnego polskiego, jest troszeczkę bardziej dosłownie, bliżej oryginałowi. Słowo Nimrod, te powiedzmy na żółtawo, tak? To po prostu znaczy buntownik. No nie? To jest buntownik, Nimrod. No. Czyli jego imię same świadczy o nim, że był buntownikiem, się buntował, który, potem jest napisane, począł być możnym. Począł być żółte, czyli tak, przebić, przedziurawić, bezcześcić, zanieczyszczać, naruszać. Czyli to nie jest takie słowo począł być. On coś se zrobił, albo jemu coś zrobili, albo coś. Przeszedł coś, zanieczyszczenie, naruszenie, zbezczeszczenie, przedziurawienie, przebicie. Jest napisane możnym na ziemi, kolejne słowo, możnym. Możny to jest tak, potężny, mistrz, wspaniały, bohater, mocarz, silny, dzielny, wojownik, olbrzym i jeszcze 22 różne takie, same takie top-notch guy, czyli taki normalnie niesamowity gościu. I trzy razy występuje to słowo możnym w tym, więc jest tak, że ten człowiek był buntownikiem, a potem począł być. Czyli nie urodził się taki. Nie? Czyli te słowo mówi, że on przeszedł coś. Nie, nie urodził się taki, coś przeszedł, jest synem, tutaj patrzyliśmy, Hama, czy już Kusza, co nie? Także idzie prosto po, chociaż nie wiadomo, kto był jego matką. Ale anyway, jest coś takiego o nim napisane, dalej nie jest wszystko idealnie jasne, ale powiem wam, że z kolei Septuaginta tłumaczy, to jeszcze nie jest werset Septuaginty, ok, to jest werset z tej szóstej, z dłuższego rozdziału księgi Mojżeszowej, ponieważ tak, słowo mocarz, które tu jest użyte, to jest hebrajskie słowo giborim. Nie wiem, czy to gdzieś mam też. Gibor było użyte właśnie odnośnie tych Nefelim, nie? Że oni byli gibor. Niekoniecznie gibor, to wszystko te powiedzmy hybrydy, bo czasami gibor słowo odnosiło się też do żołnierzy Dawida na przykład, nie? Czyli byli dzielni i tak dalej, byli giborni. Czyli niekoniecznie, ale to jest to samo słowo, które było użyte dla tych olbrzymów, że byli gibor. I Septuaginta tłumaczy, że on był giant. Tu gdzie jest słowo, że he was giant. I dalej, czytając jeszcze te słowa, nawet tutaj już teraz po angielsku, to może być tak, że who's begot Nimrod, he began to be a giant upon the earth. He was a giant hunter before the Lord. Czyli tak, czy był giant hunter before the Lord? Rozumiecie, czy on był olbrzymem, myśliwcem przed Bogiem, czy on był myśliwym olbrzymów, czy polował na olbrzymy, czy jedno i drugie? A może też, czy był wielkim myśliwym? Ja. Różne rzeczy są o nim. Septuagintę przetłumaczyli żydowscy uczeni, wiele lat przed Jezusem jeszcze, oni byli bliżej tych wszystkich historii. Oni, podejrzewam, że wiedzieli, co robią, że użyli słowo giant. Nie jakieś tam inne mogli użyć. Czyli i wszędzie Nimrod jest przedstawiany jako większy, jako giant, nie jako zwykły człowiek. We wszystkich tych kolejnych, wszystkim, co tam się gdzieś daje odkryć. Czyli tu znowu dochodzimy do czegoś genetycznego. Dalej, ja nie wiem, tych, których słucham i uczę się i tu patrzę i też tam wnikam, bo to trochę dzisiaj siedziałem przy tym, akurat to robię dzisiaj, to nie idzie, bo tak wiecie, analizuje się każde słowo, nie? Słowo po słowie, patrzysz, szukasz tego, ileś tam czasu spędzasz nad każdym słowem, żeby zobaczyć, czy któreś słowo, bo w naszych tłumaczeniach, tak jak widzicie, są dziwne słowa tłumaczone i one zupełnie co innego może być w hebrajskim, nie w oryginale. Czyli też takiego, powiedzmy, nie, nigdzie nie ma, ale to jest
tak jakby po prostu stał się gigantem, stał się olbrzymem. Był wyznawcą szatana, to 100%, więc mówi się, czy coś, że to jest pierwszy jakby prototyp antychrysta. Nie? Czyli antychryst będzie też jakby człowiekiem, którego użyje szatan w jakiś sposób, na full, da mu swoją moc. I on, że tak powiem, wystartował z pierwszym światowym ładem. Okej. Tutaj jeszcze widzę, że poszedłem w tym kierunku trochę dalej, w tym takim do współczesnych czasów. Czy człowiek może stać się hybrydem? Wiecie, o co mi chodzi? Przez zmianę genetyczną. Czy zwykły dorosły człowiek, czy już będący dorosłym człowiekiem może stać się hybrydem? Okazuje się, że tak, czy nie? Wanna to stay healthy? You will need to become a human-animal hybrid. Zobaczcie, że już takie są powoli artykuły i tak dalej, które mówią, że dzisiaj już można dorosłym ludziom mieszać w genach, że to nie jest już nic nowego. Ja może jeszcze kiedyś o tym powiem, że są dostępne rzeczy, że można kupić za tanie pieniądze, cały zestaw i sam możesz sam się hybrydem w garażu zrobić, jak chcesz, nie? Naprawdę. Tak, to jest po prostu już tak jak mydło. No, będzie można sobie niedługo kupować. Proszę? No nie, to dzisiaj tego nie powiem, nie pokażę. Dlatego, że zobaczcie, ja powiedziałem wcześniej, jak tu rozmawialiśmy w przerwie, że do czego to wszystko dąży, to mieszanie genów. A to, co powiedziałem, to jest ten cały system CRISPR. Nie? Jest obecnie wykorzystywany w biotechnologii do celowego modyfikowania genomu w precyzyjnie wybranych miejscach. Następuje to poprzez połączenie systemu CRISPR, potrafiącego wybiórczo wiązać się z ustaloną sekwencją DNA. Ja myślę, że to jest znamie bestii ostateczne. Nie? To nie będzie chip jakiś tam, chociaż on też mógłby DNA zmienić czy cokolwiek, że to będzie, tym znamiem bestii będzie coś, co będzie zmieniać ludziom DNA, tak jak powiedziałem wcześniej. Słowo Boże mówi, że szukali śmierci, ale nie mogli jej znaleźć, czyli że wzmocni organizmy ludzi, którzy to wezmą, bo to wszystko będzie progresywnie, to nie nastąpi z dnia na dzień. Będą ludzie chcieli mieć lepszy wzrok, to sobie poprawią wzrok jak kot, będą chcieli mieć lepszy słuch, lepsze serce, być zdrowsi, biegać, czyli zaczną się powolutku zmieniać. Tak, i to wszystko, i tak powiedziałem, będzie nieetyczne nie brać tych rzeczy, genetycznie się zmieniać. No co za jakiś, będziesz ten, jak to się nazywa, zacofaniec jakiś. Rozumiecie? Bo chodzi o ewolucję, mówimy o ewolucji. To jest tylko proces w ewolucji. Ludźmi jesteśmy tylko w tym krótkim etapie. Potem będziemy transhumanizm, czyli trans, czyli przejście z jednego w drugie do posthumanizm, czyli do poczłowiek. Czyli to jest właściwie, to może w tej ostatniej części powiem, w tych współczesnych rzeczach, więc jak to wszystko wygląda. Także to jest tylko cały czas proces. I mówiąc o dniach Noego, Noe żył za czasów Nimroda. Tutaj żył Noe cały czas w tym czasie. Nie? To nie jest, że Noego, Biblia o nim nie mówi, ale on jeszcze żył. To są czasy Noego, kiedy Nimrod to robił i zaraz będzie jeszcze o wieży Babel coś powiemy, też tam może powiemy, nie powiemy, okej? Tak, 350 lat żył Noe jeszcze po potopie. Teraz jesteśmy mniej więcej chyba 200 lat z haczykiem po potopie, czyli Noe jeszcze żył 150 lat, czyli przeżył potop, przeżył podział na te wszystkie narody i tak dalej, i tak dalej. Także tu mamy cały czas jeszcze, i zobaczcie jeszcze jedna rzecz, Noe, jego synowie i trzy żony, załóżmy, to byli ludzie, którzy pamiętali świat przed potopem. Nie myślicie, że dziadek Noe brał na kolana wnuczka na przykład Nimroda i mu opowiadał o Bogu, opowiadał mu o tym czy o tamtym? To nie były dla nich rzeczy, które, rozumiecie, nie? Czy ojcowie jak opowiadali, czy pamiętali? Może w tej arce zabrali jakąś technologię? Może technologię zabrał ktoś inny w tym powietrzu, jak ten Tot cały jakiś, czy coś w tym guście? Nie wiemy dokładnie, jak to się stało. Ale tak powiedziałem, ten świat był zaawansowany dużo bardziej technologicznie poprzedni niż nasz jest teraz, ponieważ nas idzie dopiero do tego czasu. Czyli my jeszcze sobie nie możemy nawet wyobrazić, co tam się działo. Także wiecie, no, wiara Noego i w ogóle to jest bardzo wyjątkowe, to trudno sobie nieraz wyobrazić w tym świecie, w tym nurcie tego wszystkiego, gdzie jest taka, wszystko było nowoczesne może i tak dalej, jakieś tam hybrydy, nie wiadomo co za dziadostwo, a tu jeden gościu wierzył w Boga i tyle, nie? I to wszystko. I ten Bóg mu powiedział, zbuduj sobie łódkę na tym, na pustyni. O, okej. No nie, czyli jak oni mogli o Noem myśleć? Dobrze, że dobrze synu wychował, bo byli przy nim. I wiecie, co ciekawostka jest, bo tam jest wszystko opis chronologiczny cały czas tutaj idzie, chronologiczny, że najpierw Bóg powiedział do Noego, zbuduj arkę, później jest chyba napisane, że weszli z żonami. Wcześniej nie ma mowy o żonach, czyli te żony oni sobie gdzieś później mogli zdobyć. Czyli
może któraś z tych żon była już, wiecie, gdzieś tam w pokoleniu którymś genetycznie nie tak. Nie wiadomo, nie? Ale ja tam pozostawiam to otwarte, się nie upieram przy tych różnych wersjach, bo wszystkie są bardzo ciekawe. Że każda z tych opcji jest niesamowita. Także znamie bestii, musimy pamiętać, że to będzie prawdopodobnie to. Coś, co może nas po prostu zamknąć. Ja zawsze uważałem, że Jezus powróci w momencie, w którym człowiek straci kontrolę nad własną wolą. Bo tak długo jak ja decyduję o rzeczach, obojętnie co ktoś przystawi mi pistolet do głowy, czy coś gorszego, stos rozpali, powie, wrzucimy cię tam. Nie? Jak się tam wyprzesz Boga? Dalej mam wolną wolę. Nie? Ale jak ktoś na przykład zablokuje mi wolną wolę, to już nie jestem ja. Rozumiecie, tak? Czy nie jesteś ty? Tak uważałem. I tak myślę, że to po części znamie bestii czymś takim będzie. Czyli po prostu violation of the law of creation. Nie? Czyli łamanie prawa stworzenia, powiedzmy, nie? Bóg coś tam postawił, a to będzie już całkowicie, to będą dzieci diabelskie już, to będzie twór diabelski, przez diabła stworzone istoty podobne do człowieka. Coś w tym rodzaju, mówiąc generalnie. I dalej. Pan Nimrod jeszcze, się o nim trochę przyjrzymy, nie? Pan Nimrod, pierwszy arcymistrz, to już jest moje słowa, wielki architekt masonerii w kontekście budowy wieży Babel, która w rzeczywistości wieża Babel, to jest coś takiego, Freemasonry and the Oath, czyli przysięga Nimroda. The Masonic Connection to the Ancient Babylon Mystery Religion, czyli połączenie ze starożytną religią starożytnego Babilonu. Nimrod. Nimrod był pierwszym, wiemy, budowniczym. Masoni to jest słowo z angielskiego murarze, czyli budowniczy, murarz. Po prostu takie nic nieznaczące, murarz. Więc on tam nie tylko, co tam powiem, budował wieżę Babel, ale namieszał jeszcze dużo różnych, wiecie, różnych rzeczy. To było czysto demoniczne, duchowe, nie wiemy, czym się połączył genami, okej? Okay? Genetycznie sobie coś porobił. Nie wiemy, jaką mieli dostępną technologię. Teraz Babel pochodzi z dwóch słów. Brama, czyli Bab, i Bóg, czyli El. Tam jeszcze Babil może być, Babilon jak Babil, to jest w innym po prostu języku. Nie wiem, czemu tego nie zapisałem tutaj, ale może być Babil albo Babel, nie? I co oznacza brama do nieba lub brama Boga? Żydzi później, że tak powiem, śmiejąc się z tego wydarzenia, zrobili z tego słowa Babel beblanie, nie? Żeby języki pomieszał. Ale w rzeczywistości autentyczna nazwa chodzi o to, że to była brama Boga. Czyli tak, on budował bramę Boga albo bramę do nieba. Okay? I znowu pozabiblijne źródła nawet mówią, że oni się podzielili na trzy grupy, z których generalnie chcieli, oni wiedzą, że wiecie, mówiliśmy o firmamencie nieba, wiedzą, Noe wiedział, skąd się niebo otworzyło jak wody, że tam gdzieś są coś, cokolwiek, jak to mogło być, że wiedział, w którym miejscu budować prawdopodobnie, że gdzie się otworzyło niebo. Aniołowie stępowali, stąpili kiedyś z nieba, też mogli powiedzieć, gdzie, skąd, czy jak, okej. Okay. Wiedział, w którym miejscu należy tak budować, możliwe, bo niektórzy myśleli, że to mogło bardziej chodzić o jakiś portal, czy cokolwiek, nie? Chodziło o wieżę wysoką. Czyli sama wieża Babel też nie jest jakąś tam, wiecie, jak niektórzy tam mówią, a tam budowali byle co, coś, nie? Coś tam, nie wiadomo. To była prawdopodobnie, mimo tego, ja tam szukałem cegła, tam rozpracowywałem te słowa, myślałem, że może coś tam znajdę, nie? Znowu jakieś coś nie tak, nie? Źle tłumaczenie. No ale budowali z cegły i tam zaprawy używali, czy tam smole, czy tam whatever, nie? Czy tam cokolwiek, nie? I teraz tak. Napisane jest dalej, że cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego. Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię. Abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieże, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. I tutaj już tak podkreśliłem. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Słuchajcie, Bóg mówi, że mają jeden język, jedno to tamto, ale że nie będzie dla nich nic niemożliwe. On nie mówi, zobaczcie, jaki ten. Zobaczcie, ale budują budynek, nie? Tak jak w ogóle to wybudują, to już ja cię. On się nie przejmuje budynkiem, tylko mówi, że mieli jeden język i jednakowe słowa. I że cokolwiek zamierzą, nie będzie dla nich już nic niemożliwe. Czyli co, doszli do jakiegoś miejsca, znowu do źródła jakiegoś poznania technologii,
czy czegokolwiek, co to było, co Bóg mówi, że nie będzie dla nich nic, cokolwiek nie będzie, że teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe. Ja kiedy ten werset przeczytałem pierwszy raz, jak przeczytałem Biblię, od razu się na nim zatrzymałem. Sobie myślę, jak, co to jest grane? Nie, zobaczcie, oni, ja podejrzewam, zakwalifikowali się na drugi potop w tym momencie. Rozumiecie? Tylko, że Bóg obiecał, że potopu już nie zrobi. Co nie? A ogień zostawił na koniec. No to rozproszył ich. Ja tak podejrzewam, że cokolwiek oni tu zrobili, to, że Bóg zainterweniował w tym momencie, to było coś takiego. I teraz patrzyłem sobie dzisiaj na tak słówko po słówku, ten hebrajski, i zobaczyłem tutaj, i uczyńmy sobie imię. To był hint, bo ktoś już kiedyś coś wspomniał, że to imię to może coś innego znaczyć. Od kogoś dostałem. Uczyńmy sobie imię. Uczyńmy, tam jest słowo asach, co znaczy ukończyć coś. Nie uczynić, ale coś skończyć, czyli coś, co już zaczęli. A kolejne słowo, sobie, szem, czy to może już jest imię, szem, to jest synonim, zniesławić, sława, memoriał, rozgłos, imię, reputacja. Znowu jest to zniesławić, sława, uczyńmy, ukończmy coś. Czyli w pewnym sensie oni mówią, ukończmy coś, co już zaczęliśmy robić sobie. Nie? Coś, co miało, może by nam przynieść rozgłos, może sławę, może zniesławić, nie wiem, reputację, cokolwiek. Coś chcieli sobie tam zrobić, budując bramę do Boga. W tym wszystkim Bóg, nie podobało się to Bogu bardzo, bardzo, bardzo. Nie? Okej, okay. Mam taką notatkę. Okej, okay. Nimrod, wielki wojownik, stał się hybrydem, wyznawca szatana i jego narzędzie, czyli narzędzie szatana dla nowego porządku świata. Czyli tam się szykował nowy światowy ład, New World Order. Nie? Jest pierwszym dyktatorem. Bóg mówi, że dla nich nie będzie nic możliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Czyli posiada jakąś wiedzę, dostęp do upadłych aniołów lub technologię lub wszystko to wymienione. Okej, okay, czyli tak sobie to dzisiaj napisałem. Teraz. Odkryli w Izraelu na jakimś tam, powiedzmy, ścianie niby wieżę Babel. No nie? Niby, mówią, że to jest wieża Babel. Nie wiem, czy to widzicie. Tablet, który opisuje pierwszy w ogóle jakikolwiek wieży Babel. Takie coś znalazłem dzisiaj. I nie wiem, czy wiecie, że budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jest zbudowany na wzór wieży Babel. W tym miejscu mniej więcej urywa się nasza grupa domowa. I od tego miejsca postaram się jeszcze kilka dosłownie z 10 może slajdów zostało. Zakończyć to, zamknąć te myśli. Jeszcze jest parę ciekawych miejsc Pisma Świętego, których nie powiedziałem wcześniej. I myślę, że powinniśmy je znać. Jestem przekonany, że czytaliśmy o tym, każdy z nas, jeśli czytamy Pismo Święte, przeczytaliśmy i o tym, ale możliwe, że nie zwróciliśmy uwagi na to. Przeszliśmy obok. Także powracając do tego slajdu, wieża Babel, nowy światowy ład, czyli nadchodzący nowy światowy ład, powinien może napisać. Wspomniałem wcześniej, że budynek Parlamentu Europejskiego w Strasburgu jest zbudowany na wzór wieży Babel. I teraz powiedzmy sobie tak. No, do końca nie wiadomo, jak ta wieża Babel wyglądała. Oni też pewnie nie wiedzieli, więc zbudowali to jakoś tak, prawda? Ale ten budynek ma symbolizować wieżę Babel. I w tym mniejszym zdjęciu po lewej stronie, czy w tym... Tak, to jest zdjęcie, które powiedzmy, no jest mówione, jest, że jest to pierwszy jakiś dowód na istnienie wieży Babel. Także no, możliwe, że są podobne lub nie są podobne. Niemniej jednak, zauważcie, po prawej stronie jest taki plakat. Ten plakat jest chyba z 98 roku. Został on wydrukowany oficjalnie przez Unię Europejską, przez Parlament Unii Europejskiej, właśnie aby celebrować, aby czcić, aby cieszyć się właśnie z tego nowego budynku. Ma nad sobą takie gwiazdki. I tutaj po lewej stronie u dołu widzimy ludzi, którzy się cieszą. Tak? Ja nie będę za bardzo w to wchodził, ale tak jak się przyjrzymy, to ci ludzie mają takie kwadratowe głowy. Wszyscy poza takim małym dzieckiem, które siedzi na rękach u rodzica chyba, które ma jeszcze okrągłą głowę. Nie wiem, co to symbolizuje. Niech sobie każdy sam to przemyśli. Okay? Zobaczcie, kolejny na przykład slajd, który przygotowałem, to jest w powiększeniu. Prawda? Te gwiazdki z góry dla mnie to wyglądają jak takie bafomety.
No nie bardzo to na gwiazdy wygląda. Bardziej przypomina tego tutaj z rogami, którego umieściłem po środku. I również w 2012 po lewej stronie ten niebieski taki widzimy, ukazał się taki plakacik, również w parlamencie, mówiący, że Europa jest dla wszystkich. Tu jest "We can all share the same star, Europe for all". Czyli w języku polskim to znaczy, że my wszyscy możemy podzielić się tą samą gwiazdą, czy możemy dzielić tą samą gwiazdę, Europa dla wszystkich. Okay? Dzisiaj polityka emigracyjna Europy, polityka emigracyjna czy różnych krajów, to jest wszystko w sumie to samo, ale to jest ten plakat, który pokazuje po tych różnych symbolach, z których on jest zbudowany, możemy się domyślać, jaka jest agenda czy agenda tych ludzi. I z drugiej strony jeszcze raz, zobaczcie, Europe, many tongues, one voice. To jest na tym plakacie, w którym został jakby wydrukowany, aby czcić, aby cieszyć, aby uczcić powstanie czy budowę tego budynku, jest napisane takie zdanie: Europa, wiele języków, jeden głos, prawda? Czyli jakby, powiedzmy sobie, wieża Babel symbolizuje znowu zjednoczenie. Zobaczcie, pamiętacie, Bóg powiedział: idźcie na cały świat, rozmnażajcie się, zaludniajcie ziemię i tak dalej, tak? Nimrod chciał to wszystko złożyć w jedną całość. Chciał zrobić jeden światowy rząd pod jedną dyktaturą, z udziałem aniołów, z udziałem upadłych aniołów, tych sił, powiedzmy, zbuntowanych przeciwko Bogu. I to po prostu Bóg zatrzymał, rozproszył narody, podzielił języki. Tak? Jest napisane, że za dni Pelega ziemia została podzielona. To jest bardzo ciekawe. Niektórzy po prostu w tym miejscu nie uważają, że tu chodzi o podział ziemi na kontynenty. Prawdopodobnie to nastąpiło w czasie potopu, ale podzielił świat, jest napisane. Bóg podzielił świat. Świat został podzielony za dni Pelega. I jakby ten plan zjednoczenia całości jednego świata, jednego rządu światowego został przez Boga rozbity. Okay? I teraz jeszcze powróćmy do Nimroda. Na tym zdjęciu, zobaczcie, po lewej stronie pod słowem, tym napisem symbolizm, jest taka figurka z wywalonym jednym okiem. Nie wiem, czy mu to ktoś czymś wybił. To jest figurka, jakaś rzeźba, cokolwiek to jest. Niektórzy mówią, że to jest król Sargon. Większość ludzi mówi, że to jest właśnie Nimrod. I to ma symbolizować Nimroda. Zobaczcie, ten symbol jednego oka jest wszędzie w okultyzmie, w sporcie, w entertainment, czyli w rozrywce, w aktorstwie, w polityce. Widzimy w religii to na dole, to jest w lewym rogu, to jest z islamu. Po prawej stronie tu widzimy jakiegoś księdza i tak dalej, panią Clinton. Także jakby nie patrzeć, jakiś powrót, świadomy lub nie, tych ludzi do tego miejsca, tej wieży Babel jest dzisiaj, co nie? Także miejmy przynajmniej prawidłowy kontekst, żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy. Kolejna rzecz. Pamiętacie, zacząłem te rozważania takim zdaniem: a jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich. Tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To jest Ewangelia świętego Mateusza, 24 rozdział, 37 do 39 wersetu z Biblii Tysiąclecia. Ten werset mówi o dwóch rzeczach. W czasie jest rozłożony na dwa takie miejsca. Jedno czasowe, dwa takie czasowe miejsca. Jedno z tych miejsc to są dni Noego, czas przed potopem, czyli końcówka już tych, powiedzmy, tej ery przedpotopowej. Okay? I jest napisane, że jedli i pili i żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki. I później jest napisane, że tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego, czyli w czasie przyjścia Chrystusa. I ten sam werset zasługiwałby na osobne zupełnie rozważanie, ponieważ zająłby bardzo dużo czasu, 2 godziny, godzinę, nie wiem, żeby wyłożyć kontekst, całe podłoże. Ale bardzo krótko wam powiem, jaka jest moja opinia, nikt się nie musi z tym zgadzać.
Więc słowo jedli, tu mam już język grecki, to jest słowo trogo. Oryginalne słowo trogo, czy po prostu te słowo, które tu występuje, oznacza obgryzać albo chrupać. Tak? Pan Jezus mówi obgryzać albo chrupać. I występuje ono tylko 6 razy w Nowym Testamencie. W tym miejscu właśnie, w którym teraz czytamy, plus jeszcze 5 razy w Ewangelii Jana, 4 razy w 6 rozdziale. We wszystkich przypadkach jest to miejsce, w którym Pan Jezus mówi o jedzeniu Jego ciała lub spożywaniu chleba, który ma być Jego ciało, jako ofiara. W 13 rozdziale, 18 wersecie mówi o Judaszu i mówi o tym, że ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Więc to jest 6 razy i tak powiedziałem, jest to obgryzać lub chrupać, takie chrumczące słowo, żebyśmy jeszcze wiedzieli, że w Nowym Testamencie występują co najmniej jeszcze 2 inne słowa, które w naszych Bibliach są przetłumaczone jako jeść. Występują one około 200 razy. Jedno około 100, drugie tam powiedzmy troszeczkę mniej razy. W miejscach, gdzie na przykład Słowo Boże mówi na przykład w liście do Rzymian, że dlaczego tam powiedzmy sądzisz brata swego, że je lub nie je, takie tam historie. Nie? Anyway. I tak jak powiedziałem, że temat ten może mógłby być o wiele dłuższy po prostu, żeby go bardziej rozłożyć na części, ale może tu chodzić po prostu o kanibalizm. I widzimy już to w naszych czasach, zwłaszcza w religii islamu, że no nie tylko w islamu, w różnych miejscach w pojedyncze przypadki i tak dalej, dzieją się te rzeczy. Pismo Święte również w Starym Testamencie Bóg mówi na temat kanibalizmu, zwłaszcza w momentach, kiedy odstępuje się od Boga. Kiedy się odchodzi od Boga, Bóg nawet narzuca to jako karę. Czy mówi, że po prostu w ekstremalnych warunkach będą się takie rzeczy działy. Nie będę teraz tego wchodził, bo tak powiedziałem, to jest zupełnie inny temat. Kolejna rzecz, żenili się i za mąż wydawali. A te za mąż wydawali to też nie jest bardzo często w Starym Testamencie spotykana w taka, powiedzmy, takie powiedzenie, bo po prostu to nie jest za bardzo spotykane w ogóle, za mąż wydawać się, czy wydawali się za mąż, coś w tym rodzaju w Słowie Bożym. Ale powiem wam, że mówiąc konkretnie znowu o czasach Noego i ostatnim czasie przed przyjściem, czy czasie przyjścia Chrystusa, moi drodzy, znowu uważam, że tu chodzi tak jak przedtem, że te małżeństwa to nie były normalne małżeństwa. Okay? Tak jak jest napisane wcześniej, że aniołowie z kobietami mieli związki jakieś tam. Także możliwe, że później potomkowie tych aniołów żenili się i za mąż wydawali między sobą z ludźmi, mieszali się z ludźmi. I to było coś, co ostatecznie miało doprowadzić do absolutnego zniszczenia, nazwę to tak, rasy ludzkiej, okay? Człowieka, stworzenia Bożego, tego, co stworzył Bóg. I teraz popatrzcie, jeszcze wam powiem, dlaczego tak myślę, okay? W Księga Daniela, 2 rozdział, 43 wers, tam jest generalnie opis snu Nebukadnezara i mówiąc już o ostatnim królestwie, o tym, o samym dole, o stopach, czytamy coś takiego. To, że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie, ale nie będą się odznaczać spoistością. Podobnie jak żelazo, nie da pomieszać się z gliną. To jest werset z Biblii Tysiąclecia. On najbardziej dosłownie odnosi się do oryginałów. Jest tutaj napisane, że zmieszają się oni przez ludzkie nasienie. I hebrajskie ludzkie nasienie, obydwa słowa zera i enasz, dosłownie tu chodzi o nasienie i tu chodzi o ludzkie nasienie, tak? Czyli nie jakieś tam nasienie. I słowo Boże tutaj prorok Daniel wyjaśnia, że będą dziwne małżeństwa w ostatecznym czasie, że to będą dziwne związki. Kim są oni?
kim są oni, moi drodzy? Kim mogą być oni? Czy to są ci upadli aniołowie, czy to są potomkowie aniołów, jakieś hybrydy, czy ktokolwiek? Myślę, że na to pytanie, ja nie będę teraz odpowiadał na to pytanie, niech ono zostanie nieodpowiedziane, kim są oni, kimkolwiek oni są, to nie są ludźmi, ponieważ mieszają się przez ludzkie nasienie, a to nie będzie odznaczać się spoistością. Po prostu nie da się tego zmieszać do końca, bo częściowo tak, częściowo się mieszają, ale po prostu nie da się im osiągnąć tego celu, finałowego, ostatecznego celu po prostu. I jedną z takich, powiedzmy, osób, która może dać nam odpowiedzi na te pytania, jest historyk i badacz Gary Wayne. W ubiegłym roku Gary wydał taką książkę, się nazywa Genesis 6 Conspiracy, czyli konspiracja z Genesis 6. I to jest wieloletnia praca Gary'ego, ma też wiele filmików różnych na YouTube, które referują tą książkę, wspomina. On może dać odpowiedź, nie będę już też rozważał tego za głęboko, ale powiem wam, że ten człowiek uważa, jest chrześcijaninem nowonarodzonym na podłożu Biblii, na podstawie Biblii, uważa, że te hybrydy w różnej formie po potopie przetrwały. Nie wszystkich Jozue zabił, wielu z nich uciekło, a inni byli troszeczkę bardziej cwani i tak dalej, i tak dalej. Ukryli się, zachowali technologię i tak dalej. Od czasu do czasu ich widzimy. To na przykład może być to, że od czasu do czasu widać tak zwane obiekty latające UFO. W ogromnym przedziale historycznym, wiele, wiele lat do tyłu, nie ostatnio są zapiski, zdjęcia, czy może malunki, jakieś ryciny wskazujące, że takie rzeczy miały miejsce wiele, wiele lat temu, zanim jeszcze za naszych tutaj czasów jakakolwiek technologia istniała. Okay? Także to Gary Wayne twierdzi, że pośród nas żyją i wyglądają tak jak my. Jakieś, powiedzmy, niekoniecznie ludzie, okay? Tak to nazwę. Dobra, kolejną osobą, która na ten temat troszeczkę mówi, to też jest historyk i badacz, Douglas Hamp. Jest absolwentem Hebrajskiego Uniwersytetu w Jeruzalem. Ten człowiek również bardzo fajnie naucza Pismo Święte prosto z hebrajskiego i napisał taką książkę Corrupting the Image. Ja gdzieś obydwie te książki tu chyba mam. I mam i Genesis 6 Conspiracy i Corrupting the Image. Corrupting the Image to jest skorumpowanie obrazu. Obrazu na według którego Bóg stworzył człowieka. Bóg stworzył człowieka, nas, na swój obraz i podobieństwo. I obydwaj ci panowie opisują po prostu, jak szatan pracuje nad tym, żeby to zniszczyć. Tak jak kiedyś próbował to zrobić, tak i teraz. Tylko tyle, że zmieniły się troszeczkę jego taktyki. Również jeżeli znacie angielski w miarę dobrze, Douglas ma także dogma, także różne filmiki wideo, różne nauczania na YouTube. Można sobie poszukać. I powiem wam jeszcze taką ciekawostkę kolejną z Biblii, że w drugiej księdze Samuela, 21 rozdział i wersety 16-22 czytamy coś takiego, że żołnierze Dawida zabili czterech olbrzymów. Jest napisane, że byli oni synami pewnego olbrzyma z Gad. I tutaj jeszcze możemy się doczytać też, że byli to bracia Goliata, słynnego Goliata. Także może dlatego Dawid wziął 5 kamieni, kiedy szedł bić się z Goliatem. Wziął jeszcze na pozostałych 4. Jest takie ciekawe zdanie. Ponadto toczyła się jeszcze wojna w Gat, gdzie był człowiek wysokiego wzrostu. Zauważcie, że jest napisane, że był człowiek wysokiego wzrostu. Okay? Czyli mógł być takim olbrzymowatym, jak tamci byli. O niektórych tu jest napisane, że byli olbrzymami. Ale o tym jest napisane, że był człowiek wysokiego wzrostu i że to był brat tamtych, czyli to byli ci sami, ta sama rodzina. I mający po 6 palców u rąk i po 6 palców u nóg. Razem 24. On także był synem tego olbrzyma. Czyli był człowiek, który miał po 6 palców u nóg i po 6 palców u rąk i był on potomkiem hybrydu, że tak powiem. W dłuższej linii potomkiem aniołów, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Okay? I teraz, dzisiaj mam tu tylko 2 zdjęcia, co prawda. Również żyją ludzie, którzy mają po 6 palców u nóg i u rąk. Są całe rodziny ludzi, którzy mają po 6 palców.
ja rozumiem, że to może być traktowana jak jakaś choroba, może, chociaż jeżeli cała rodzina jest zupełnie zdrowa, mają wszyscy po 6 palców u nóg i u rąk, to ja nie jestem lekarzem, ale nie wiem, czy to jest choroba, czy to jakieś genetyczne odstąpienie, bo właściwie dlaczego mieliby mieć po 6 palców, prawda? Także jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, że wiecie, w Starym Testamencie wymienionych jest ponad 30, chyba 36 plemion hybrydów, czy hybrydowych plemion i oraz 22 indywidualnie wymienionych po imieniu olbrzymów. I możemy sobie najlepiej i najwięcej o tym przeczytać w pierwszej Mojżeszowej rozdział 14. To jest po prostu, to są bitwy między właśnie tymi hybrydami, olbrzymami. Tam jest nawet Abraham z nimi walczy i po stronie Abrahama walczy 3 takich też olbrzymów. Są jego sprzymierzeńcami w tej walce. Tak? Także żyli sobie ci ludzie tam razem z normalnymi ludźmi. Taki był już czas po wieży Babel. I jeszcze teraz tak. Co na to Bóg w tym wszystkim? Co na to Bóg? Słowo Boże mówi, że i rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Moi drodzy, Bóg robi kolejne posunięcie i wybiera Abrama. To jest czas bardzo krótko po wieży Babel, po rozproszeniu. I o tym będzie, to będzie osobny temat, ale tutaj może do tego rozważania będzie jako dodatek 7. Postaram się zrobić go jak najszybciej. Także bardzo ciekawe rozważanie. I to właściwie mógłbym zakończyć w tym miejscu jeszcze. Zobaczmy, co jest napisane w trzeciej Księdze Mojżeszowej, bo właśnie dlatego kontekstu, o którym mówimy, Bóg nadał takie przykazania. Z żoną twego bliźniego nie będziesz dzielił swego małżeńskiego łoża, bo się przez nią staniesz nieczysty. Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swego. Jam jest Pan. Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował z żadnym zwierzęciem, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Nie kalajcie się tym wszystkim, gdyż tym wszystkim kalały się narody, które ja przed wami wypędzam. Bóg mówi wyraźnie, że to robiły narody, czyli ze zwierzętami i tak, i tak, i tak. Także jest dużo tych rzeczy. Często te tematy są pomijane, bo są takie chyba trudne dosyć, nie wiem. I ostatnich kilka myśli. Kontrola świata duchowego nad fizycznym. Czy jest to możliwe, czy nie? Biblia mówi o tym wyraźnie. Nowy Testament, zobaczcie. Słowo Boże, list do Efezjan. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Zobaczcie, Słowo Boże mówi wyraźnie, że jeżeli nie jesteśmy Bożymi dziećmi, chodzimy według modły tego świata. Ludzie, którzy nie są na nowo narodzeni, chodzą według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Opornych w kontekście Słowa Bożego, opornych przeciwko Bogu, nieposłusznych, upierających się, odchodzących od Słowa Bożego i tak dalej. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyciemniony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. To jest kolejny fragment z listu do Efezjan, teraz Kolosan. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim, to jest krzyż, triumf nad nimi. Moi drodzy, nadziemskie władze i zwierzchności. Co prawda Jezus je wystawił nam na pokaz, rozbroił je. Dzisiaj możemy te sprawy poznawać szerzej, głębiej i widzieć nawet na nasze oczy, jak dzieje się to w świecie, jak te po prostu nadziemskie władze i zwierzchności dzisiaj działają, nie? Kolejny fragment. I rzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Jeszcze raz to przeczytam. Który zwodzi
cały świat. Okay? Zrzucony został na ziemię. Zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Moi drodzy, który zwodzi cały świat. To jest Księga Objawienia, ja wierzę, że to dopiero będzie miało miejsce. Szatan cały czas zwodzi cały świat. Okay? Nie zwodzi dzieci nowonarodzonych. Ten słowo świat to jest troszeczkę inne odniesienie. To jest słowa, mowa, taka powiedzmy żargon chrześcijański. Więc nie zwodzi dzieci bożych. Okay? Zwodzi świat, zwodzi ludzi, którzy nie oddali, nie zadedykowali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie uczynili go swoim Panem. Niemniej jednak mogą być bardzo religijni. Okay? Kolejne. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Słowo Boże mówi wyraźnie, gdyż bój toczymy. Nie będziemy toczyć, może będziemy mieli potyczki. Jakieś zdarzy się, nie zdarzy. Nie. Jeżeli jesteśmy dziećmi bożymi, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, my ten bój toczymy. Jeżeli my tego boju nie toczymy, to coś jest nie tak chyba z nami. Okay? Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, czyli nie z ludźmi, lecz ogólnie rzecz mówiąc ze światem duchowym. I o tym jeszcze wspomnę w tym dodatku numer 7. Kolejna rzecz. Kolejny werset, 2 Tymoteusz. Napominający z łagodnością krąbrnych, w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy, i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Kolejny werset mówi wyraźnie, że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Są jasno. Te wersety mówią nam wyraźnie i jasno, jak przedstawia się obraz duchowy tego świata, w którym żyjemy. Okay? Idźmy dalej. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna, ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza, nieobłudna. Okay? Mamy też tutaj, powiedzmy, Słowo Boże mówi Jakub, o tym, że jest mądrość, która jest przyziemna, jest zmysłowa, jest demoniczna. Możliwe, że powiązane to jest mądrość, której źródłem nie jest Słowo Boże, której źródłem nie jest Bóg. Okay? Jest to albo świat duchowy, albo świat ziemski, ludzki umysł, tak? Ciało, my na to mówimy. Ostatni z wersetów, ale aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Moi drodzy, to jest słowo do nas, abyśmy dążyli do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I mógłbym powiedzieć to w ten sposób, że czytajmy Pismo Święte. Okay? Ja wiem, że jest wielu ludzi, którzy czytają Pismo Święte dłużej ode mnie, znają je lepiej ode mnie i po prostu ja bym się tutaj nawet nie miał czym za bardzo nawet tak wychylać. Ale wiem, że jest o wiele, wiele, wiele więcej osób, które Pisma Świętego nie czytają i nie znają. Są też ludzie, którzy czytają i też nie znają. Dlatego, moi drodzy, prośmy Ducha Świętego, kiedy czytamy Słowo Boże, aby dał nam zrozumienie. Moi drodzy, aby wasze Biblie wyglądały tak jak moja. Okay? Takie, to jest moja pierwsza Biblia, czasami się nią tak trochę chwalę. Okay? Ale to nie jest taka przechwałka jakaś. Jest poklejona, polepiona, po prostu ja sobie w niej piszę, robię sobie swoje własne notatki, jakieś uwagi sobie piszę, podkreślam, zaznaczam. Tak róbcie, czytajcie Słowo Boże. Jeżeli czegoś nie rozumiecie, to zapiszcie to sobie, zapiszcie sobie obok, podkreślcie, żebyście mogli do tego wrócić kiedyś, albo żebyście, jak będziecie czytać kolejny raz, będzie wam łatwiej się zatrzymać nad tym miejscem, to będą miejsca, które będziecie mogli sobie głębiej rozważyć. Miejsca dla was jeszcze trudne, miejsca dla was, których macie pytania i tak dalej. Mówię to poważnie, abyśmy czytali Pismo Święte, nie bali się rysować, pisać po nim. Możesz zawsze kupić drugie i tak trzeba i tak dalej. Możesz mieć OK, możesz mieć notatnik obok swój i tak dalej. Ja miałem i zawsze pisałem w tej jednej Biblii, zawsze nosiłem ją wszędzie ze sobą i zawsze w niej sobie coś tam zaznaczyłem. Także kolorowo, różnie. I to jest taka moja może rada, nawet prośba, abyśmy naprawdę szukali woli Bożej do swojego życia.
Nie chcę przedłużać, nie chcę tutaj następnej jakiejś myśli dzielić się tym, ale po prostu, aby nasze postępowanie wynikało z doradztwa Słowa Bożego, że tak powiem. Abyśmy byli nim przepełnieni, aby Słowo Boże w nas żyło, abyśmy mogli według niego żyć. Okay? Bo ktoś powiedział kiedyś, że życie składa się z 10% naszych decyzji i 90% skutków tych decyzji. Aby nasze decyzje były oparte na Słowie Bożym. Okay? Więc wierzę, że skutki będą pożyteczne dla nas na wieczność. Nie tylko na krótko, ale na wieczność. Okay? I nawet wtedy, tak jak jest napisane w liście do Efezjan, abyśmy przywdziewali pełną zbroję Bożą, abyśmy mogli się ostać wobec zasadzek diabła, ponieważ nie toczymy walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Moi drodzy, tu jest zbroja Boża. To jest moc, to jest miecz ducha, także bardzo, bardzo mocno zachęcam was, a jak ostatecznie prorokował Daniel, opowiadając sen Nebukadanezerowi. Napisane jest również, że w tych dniach, czy w dniach tych królów, Bóg nieba wzbudzi królestwo, które nigdy nie będzie zniszczone. To królestwo nie przejdzie na inny lud, ale połamie i zniszczy wszystkie te królestwa. Samo zaś będzie trwać na wieki. Moi drodzy, to jest mowa o Królestwie Bożym, o Królestwie Jezusa, o Królestwie Wiecznym, do którego wierzę, że jesteśmy przeznaczeni wszyscy. Wszyscy. Dla wszystkich Bóg to przygotował. Tylko nie wszyscy po prostu chcemy. Nie wszyscy chcemy oddać Bogu cześć, to co się Mu należy. Nie wszyscy chcemy żyć według Jego zasad, według Jego reguł. Nie wszyscy chcemy po prostu takiego Pana, jakim jest Jezus. Aby nad nami rządził, aby nad nami był. Nie chcemy wierzyć Mu, nie chcemy Mu ufać. Mamy swoje właśnie te ziemskie, zmysłowe, przyziemne, demoniczne jakieś plany. Okej, okay, także na tym zakończę tą część drugą. Zapraszam na dodatek, który ukaże się zaraz po tej części, może razem nawet na internet to włożę. Dodatek numer 5, piramida w Gizie. I później dodatek numer 6, który będzie jeszcze na temat archeologii, streszczenie książek, kilku może innych rzeczy. Już tu mam te książki. Dodatek 7, tak jak powiedziałem wcześniej, na temat tego, co, jak odpowiedział Bóg, czy co jest odpowiedzią Bożą, kolejne Boże posunięcie w tym przypadku, tak. I później myślę, że po tym przejdę do trzeciej części tych naszych czasów, abyśmy mogli zobaczyć więcej i więcej, jak w naszych czasach szatan po prostu zniewala ludzi, zniewala wszystko, ok? Serdecznie pozdrawiam wszystkich i moi drodzy bracia i siostry, trwajmy w Panu, a jeżeli jeszcze nie jesteś dzieckiem Bożym nowonarodzonym, oddaj swoje życie Jezusowi już dzisiaj, nie czekaj do jutra. Pozdrawiam, z Bogiem.